Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie, cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. Dzień dobry. Prosimy o brawa. Szanowni Państwo, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa, znajdujecie się właśnie w miejscu, w hotelu Saskim, gdzie Ignacy Jan Paderewski zagrał swój pierwszy koncert, kiedy był studentem. Było wtedy 7 osób, które słuchały tego koncertu, także bardzo się cieszymy, jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że jest tutaj więcej niż 7 osób. Brawa! I brawa dla Paderewskiego, oczywiście. Magda, ale ciekawe, ile śledziło jego koncert na Facebooku. Zastanawiam się, ile miał oglądnięć swojego koncertu, bo nas ogląda cała Europa. I witamy wszystkich internautów śledzących nas od rana, od 10 na kanałach Renew Europe, na kanale pani europosłanki Róży Thun i na kanale Polski 2050 Szymona Hołownia. Brawa i pozdrawiamy. Bardzo krótko. Po co my się tutaj dzisiaj spotykamy? Żeby porozmawiać o klimacie, o ekologii, o środowisku i zastanowić się, czy droga, którą mamy teraz do przejścia, to jest bardziej ewolucja, czy rewolucja i jak do tego podejść. Będziemy rozmawiali z politykami, będziemy rozmawiali z ekspertami o powietrzu, o lasach, o energii i mam nadzieję, że to będzie mnóstwo dobrej energii na tej sali. Będziemy mówić o Unii Europejskiej przede wszystkim, o Polsce w Unii Europejskiej, o naszej całej rodzinie europejskiej. Chyba nie przedstawiliśmy się. Magdalena Dorożała. Dzień dobry. Oraz super bohater dzisiejszego wieczoru, Piotr Stolecki. Zapraszamy teraz na scenę osoby, bez którego to wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Zapraszam panią europosłankę Różę Thun. I zapraszamy na scenę wiceprzewodniczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni, Michała Kobosko. Scena jest wasza. Dzień dobry. 3-4. Znaczy 4, jeszcze raz. 3-4. Dzień dobry. Wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni i przewodniczący Komisji Sejmowej do Spraw Unii Europejskiej Michał Kobosko. Teraz ja powinienem przedstawiać Różę Thun, ale czy to ma sens? Róża Thun! Po pierwsze, naprawdę bardzo się cieszę, że Państwo, niektórzy z Państwa przyjechali z daleka. Już nie mówię z zagranicy nawet, ale z różnych części Polski. Samo to już pokazuje, że o 10 w Krakowie jest Was tu tak dużo na tej sali, jaki ten temat jest ważny. Ja uważam, że my jako politycy mamy dwa takie zasadnicze wyzwania, którymi się trzeba najpoważniej na świecie zajmować, po to, żebyśmy ten świat w jakim takim porządku pozostawili następnym. I te wyzwania według mojej definicji, i mam nadzieję, że Państwo ją podzielają, to jest środowisko, czyli walka z ociepleniem klimatu i wszystko, co się z tym łączy, i praworządność, przestrzeganie prawa. Bez przestrzegania prawa, w czym są oczywiście prawa człowieka, cały temat migracyjny. Nie wdrożymy tego, co może nam to środowisko uratować. I bardzo bym chciała, żebyśmy o tym rozmawiali. Żebyśmy o tym rozmawiali w perspektywie takiej, nasza odpowiedzialność lokalna, ale patrzymy globalnie. Wiemy, jaki jest mój wpływ tu, krakowianki, na ziemię. Działamy lokalnie, ale widzimy globalnie. I dlatego bardzo się cieszę, że są wśród nas i działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
eksperci, nie będę wszystkich Państwa witać po nazwisku, bo na pewno coś pomylę, przed każdym panelem będą Państwo przedstawiani. I politycy. Michała Kobosko już przedstawiałam. My będziemy robić te prawa na poziomie europejskim i polskim. Jest z nami dwoje ministrów. Pani wiceministra do spraw kultury, Marta Cieńkowska. Słuchajcie, Kraków, miasto kultury. Bardzo dziękuję, że pani ministra przyjechała do nas. I nasz nowy minister w Ministerstwie Środowiska, pan Mikołaj Dorożała, którego państwo za chwilę usłyszą. Siedzi w pierwszym rzędzie moja przyjaciółka z Parlamentu Europejskiego, Catherine Chabot, która za chwilę przed państwem wystąpi i przedstawi państwu ten wzgląd globalny. Ona jako pierwsza kobieta na świecie opłynęła świat dookoła na żaglach, nie zawijając do żadnego portu. A ponieważ pływa dalej, to widzi, co się dzieje z tymi oceanami, jaki mamy na nie wpływ. I potem będziemy mieli jeszcze wiele fascynujących osób. Będzie z nami jeszcze pan poseł Komarewicz, nie widzę go na razie, ale będzie i będzie z państwem rozmawiał. A państwa zapraszam, przepraszam, że tak długo mówię, już kończę. A państwa też zapraszam do tego, żeby nam przerywać, żeby w razie czego zadawać pytania, prostować, jeżeli się w czymś pomylimy. Tak. Chyba na razie tyle, a po kolei jeszcze będziemy państwa witali. Dziękuję bardzo. To ja pozwolę sobie jeszcze parę słów. Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Niezwykle się cieszę, że w ten piękny, zimowy, sobotni poranek widzimy się w Krakowie, żeby porozmawiać o klimacie, o środowisku. Tematy kluczowe, tematy niezwykle ważne. Zgadzam się, że rządy prawa, praworządność jest kluczowa dla naszego wspólnego funkcjonowania jako obywateli Polski, Europy, świata demokratycznego. No ale można powiedzieć, a co byśmy zrobili, gdybyśmy jako stworzenia Boże nie mieli powietrza do oddychania, wody do picia, warunków do życia, temperatury w naszych miastach, w jakiej da się żyć, funkcjonować. To wszystko się dzieje, to wszystko się zmienia niestety na naszych oczach i zmienia się kosztem ludzi. Dlatego my, politycy, czujemy tę odpowiedzialność w sposób szczególny za decyzje, które dziś podejmujemy, bo politycy, to jest oczywista oczywistość, cytując klasyka, myślą głównie o albo najbliższym występie telewizyjnym, albo najbliższych wyborach, kampanii i tak dalej. I to trochę na tym polega nasza praca. Oczywiście jesteśmy rozliczani z szybkich decyzji, no ale tu mówimy o niezwykle poważnych decyzjach, które będą miały wpływ na pokolenia. Na pokolenia, na to, w jakich warunkach będziemy żyli my, nasze dzieci, nasze wnuki. Czy będzie, tak jak powiedziałem, w Polsce dostęp do wody pitnej w odpowiedniej ilości? Już dzisiaj mamy z tym problemy. Czy zwalczymy, tak jak rozumiem, w Krakowie w dużym stopniu udało się zwalczyć problem smogu, choć jeszcze oczywiście do zwalczenia finalnego długa droga, ale w wiele polskich miast jest dzisiaj w czołówce światowych rankingów zanieczyszczenia smogiem. Co będzie w sytuacji, w której temperatury gwałtownie się podniosą, a już się podnoszą, bo mówimy zaraz po roku 2023, który był niestety najcieplejszym rokiem od czasu rozpoczęcia pomiarów. Co będzie, gdy podniosą się poziomy oceanów i tym samym Morza Bałtyckiego i nagle okaże się, że my musimy uczyć się szybko od Holendrów, jak zabezpieczyć nasze miasta, nasze nabrzeże przed zalaniem i tak dalej. To są realne rzeczy, to nie są decyzje jakieś, które i historie, które się będą wydarzały za 100 czy 200 lat czy dalej, tylko one się już teraz dzieją i tu jest nasza specjalna odpowiedzialność. No ale nie byłbym politykiem, gdybym nie powiedział, nie pokazał, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy u progu roku 2024, jesteśmy po wyborach w Polsce, które na szczęście skończyły się tak, jak się skończyły,
ale żadnego, jak Państwo wiecie, miesiąca miodowego nowa władza w Polsce nie miała. My od razu stanęliśmy przed ogromnymi wyzwaniami, decyzjami, które są już teraz do podejmowania i mamy pełną świadomość, że jesteśmy rozliczani z tych decyzji, które już są podejmowane na poziomie większości parlamentarnej, na poziomie rządu, na poziomie ministerstw. No, to wszystko dzieje się w biegu. Jesteśmy po jednych wyborach, jesteśmy przed następnymi wyborami, bo już 7 kwietnia idziemy w Polsce znowu do głosowania i będziemy wybierać samorządowców, w tym także nowego prezydenta miasta Krakowa, co jest ogromnym wyzwaniem i jesteśmy świadomi wagi tej decyzji na poziomie miasta Krakowa i w skali całego kraju. To będą decyzje bardzo ważne, więc kolejna kampania wyborcza przed nami, przed wyborami 7 kwietnia, a potem wybory 9 czerwca, wybory do Parlamentu Europejskiego, więc można powiedzieć, że przechodzimy od kampanii wyborczej do kampanii wyborczej, a wszystko, żeby dodać kontekstu europejskiego, dzieje się w roku 20-lecia naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 1 maja będziemy obchodzić już 20 lat. Powiedziałbym, że czas najwyższy dojrzeć pod wieloma względami. Jak się ma 20 lat, to już trochę się wie o miejscu, w którym się żyje i my tę rolę znaczącą chcemy w Unii Europejskiej odgrywać i także wpływać między innymi na polityki klimatyczną, energetyczną, na zielony pakiet w Unii Europejskiej. Więc to jest ta sytuacja, to miejsce właśnie dla przyszłych pokoleń, które słyszę, także z myślą o nich te decyzje w tym roku będą podejmowane, decyzje na pokolenia. To ja może się tutaj skrócę, bo rzeczywiście, Pani Różo, chcielibyśmy już dużo więcej powiedzieć, ale o tym będzie mowa w panelach dyskusyjnych i wystąpieniach. O tym będzie mowa w panelach dyskusyjnych, ale zanim do nich przejdziemy, to bardzo chciałabym prosić na scenę pana ministra, pan Mikołaj Dorożała. Dzień dobry Państwu. Ja sobie nawet przygotowałem taką krótką ściągawkę, żebym... O wszystkim nie powiem na pewno, bo nie wystarczy czasu, ale też żebym nie zapomniał o tych najważniejszych rzeczach, o których chciałem powiedzieć. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie, Pani Różo. To wielki zaszczyt być tutaj z Państwem i przyznam szczerze, że wielka chwila dla mnie osobiście, dla Państwa. Część z Państwa, jak patrzę na twarze, to przypominam sobie te ostatnie lata naszej ciężkiej pracy, takiego bycia trochę po tamtej stronie, bycia tym aktywistą, społecznikiem, człowiekiem, który potrafi się na chwilę zatrzymać i na chwilę zobaczyć tą dalszą perspektywę, ten horyzont, to, o czym powiedzieli moi szanowni przedmówcy, czyli coś, co czeka nas niekoniecznie w perspektywie, mówił o tym wielokrotnie nasz lider Szymon Hołownia, najbliższej kadencji, ale najbliższego pokolenia. Bo jesteśmy dzisiaj tutaj odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądał świat w perspektywie następnych pokoleń, naszych dzieci, naszych wnuków. To będzie nasza wina, jeśli nie dowieziemy tego, co powinniśmy dowieść. Szanowni Państwo, pamiętam ten czas, pamiętam jak wyciągaliśmy kilka tysięcy opon z lasu, pamiętam jak część z Was biegała po lesie, mierzyła drzewa na pomniki po to, żeby uratować najcenniejsze drzewostany. Ja sam pamiętam moją podróż pieszo z plecakiem wzdłuż Bałtyku czy przejście kilku szlaków długodystansowych w Polsce, idąc tam przez las przez ileś dni, doświadczając tej przyrody. Na marginesie uważam, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy i najważniejszych wyzwań, przed którym stoimy jako Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Edukacji, w tym wszystkim Ministerstwo Kultury, uśmiecham się do pani minister, i w ogóle my, polski rząd i my jako Polacy, o tym, jak będziemy doświadczać przestrzeń, jak będziemy doświadczać przyrodę, jak będziemy doświadczać naturę, bo tam, uważam, jest klucz do tego, jakie decyzje będą podejmować kolejni następcy, bo my jesteśmy tylko tutaj na chwilę, ale mamy ogromną rolę do spełnienia. Dlatego tym bardziej cieszę się, że ten moment, ktoś kiedyś powiedział, że marzenia się nie spełniają, marzenia trzeba spełniać, o marzenia trzeba zawalczyć. I ten moment walki o te nasze marzenie, tej większej wrażliwości na przyrodę, na to, w jaki sposób będziemy traktować polskie lasy,
Jak będziemy myśleć o torfowiskach? Chciałbym na ten temat kilka rzeczy powiedzieć. Jak będziemy myśleć o wodzie w Polsce, o rzekach, o jeziorach, o Morzu Bałtyckim, które jest mi tak bardzo bliskie. O górach. O tym rozmawiałem jakiś czas temu, produkując taki program internetowy parę lat temu. Rozmawialiśmy o tym na Śnieżce po tym obserwatorium, o tym, że w niedalekiej perspektywie Karpacz, a dalej Jelenia Góra mogą mieć poważne problemy z wodą. Dzisiaj, szanowni państwo, mamy ten moment, mamy ten czas, kiedy wreszcie, ciężko na to pracując, możemy zacząć zmieniać systemowo przestrzeń wokół nas. To jest bardzo ważne, to jest coś, na co pracowaliśmy przez te ostatnie kilka lat, wierząc, że to się uda, nie mając żadnej gwarancji. Nie chciałbym, drodzy państwo, mówić dzisiaj wiele o przeszłości, bo bardziej interesuje mnie przyszłość. Natomiast jest jedna rzecz, jako polityk muszę o tym powiedzieć, za którą obwiniam poprzednią władzę, poprzedni rząd, a mianowicie za to, że przyroda, nasze wspólne dobro, klimat stały się areną walki politycznej. Nigdy nie powinno mieć to miejsca. Nigdy przyroda i klimat nie powinny być areną walki politycznej. Nieważne z jakiej jesteśmy partii, nieważne jakie mamy poglądy, jak widzimy świat, to jest nasze wspólne dobro, to jest coś, co nas ukształtowało i od tego zależy nasza przyszłość i nasze życie. Szanowni państwo, niestabilność klimatu nie jest dzisiaj zjawiskiem, o którym rozmawia się tylko na uniwersytetach, między profesorami czy na najwyższych szczeblach władzy. Niestabilność klimatu jest czymś, co doświadcza dzisiaj każdy. Nieważne, czy mieszka w Londynie, w Warszawie, w Krakowie, czy na małej polskiej wsi, w powiecie, na północy Polski, na wschodzie, na południu. Wszędzie tam każdy w ciągu ostatnich lat obserwuje, jak bardzo zmienia się przestrzeń wokół nas, jak bardzo klimat staje się niestabilny. Doświadczamy różnych zjawisk, które nie były widziane na tych ziemiach przez dziesiątki, jeśli nie setki lat. To jest dowód na to, że ten proces postępuje, że z naszej perspektywy ludzi, którzy dzisiaj mają tę szansę i ten przywilej, ale jednocześnie tę wielką odpowiedzialność pewnego tworzenia ram, w których będziemy się poruszać, jest bardzo istotne z tego powodu, że nie jest to jakaś wyimaginowana rzeczywistość, o której mówiło się jeszcze jakiś czas temu. Zmiany klimatu, zmiana przestrzeni wokół nas, niestabilność klimatu, nagłe zjawiska pogodowe i problemy, które się z tym wiążą, a wiem, co mówię, szanowni państwo, bo mieszkamy na wsi, w centralnej Polsce, w pasie w zasadzie od województwa lubuskiego przez południową Wielkopolskę, województwo łódzkie, południowe Mazowsze, część świętokrzyskiego i województwo lubuskie. Ten centralny rolniczy pas Polski to jest pas, który stepowieje. Tam zaczyna się poważny problem z suszą. I wiedzą o tym rolnicy doskonale. Jeśli ten problem będzie postępował, jeśli w dalszym ciągu będziemy budować kolejne studnie głębinowe, w żaden sposób tego nie kontrolując, będziemy mieli problem szybciej niż później. Rozmawiałem z jednym z profesorów, który wspomniałem o torfowiskach. Mieliśmy fantastyczne spotkanie wczoraj na ten temat. I proszę sobie wyobrazić, ja nie lubię trochę, szanowni państwo, mówić o środowisku, o przyrodzie w kontekście pieniędzy, bo to są dwa różne światy. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, jestem też realistą, pracowałem przez kilkanaście lat w biznesie, prowadziłem własną działalność gospodarczą, jestem realistą i wiem, że w wielu tych rozmowach, chociażby w kontekście parków narodowych dzisiaj, my musimy też mieć jakąś ofertę. Również ofertę finansową. Nasze spotkania, które mieliśmy z panią minister Pauliną Hennig-Kloską w Białowieży, to były spotkania, gdzie spotkaliśmy się z leśnikami, z samorządowcami, spotkaliśmy się z naukowcami, z NGO-sami, z wszystkimi potencjalnymi osobami, którzy i grupami społecznymi, które są zainteresowane na przykład tematem Białowieży, bo to akurat był ten kontekst lokalny. My musimy znaleźć modele finansowe, które pomogą wesprzeć lokalne społeczności i spowodować to, co się nie zadziało z jakiegoś powodu, moim zdaniem głównie ideologicznego przez te lata, w obszarze takiego myślenia
Park Narodowy się po prostu opłaca. Szanowni Państwo, dzisiaj polskie państwo dopłaca ponad 30 milionów złotych rocznie do 3 nadleśnic w Puszczy Białowieskiej, które są kompletnie nierentowne. Z jakiego powodu mamy dopłacać pieniądze do czegoś, co jest nierentowne, kiedy moglibyśmy stworzyć system, który działałby z korzyścią dla lokalnej społeczności i dla całego świata, bo Puszcza Białowieska jest symbolem Polski na świecie. Pamiętam moją wizytę w kawiarence w Lizbonie, kiedy wziąłem pierwszą lepszą książkę z półki i tam właśnie była Puszcza Białowieska. Miejsce, które odwiedzane jest przez ludzi z całego świata. To jest symbol Polski w świecie. Szanowni Państwo, ta moja rozmowa z jednym z panów profesorów, wybitnym specjalistą, który zajmuje się badaniem mokradeł, sprowadziła się do kilku bardzo istotnych wniosków. Ale jeśli jesteśmy już przy finansach, to o tym chciałem Państwu powiedzieć. Gdybyśmy w Polsce w odpowiedni sposób zadbali o mokradła, czyli te miejsca, które kiedyś, czytałem niedawno książkę Rowerem przez drugą RP, nie wiem, czy część z Państwa czytała taką książkę, brytyjskiego podróżnika, który w 1936 roku przejechał Polskę rowerem, zaczynał w Gdyni, jechał przez wschodnią Polskę, Polesie, aż po Wilno. I on tam gdzieś właśnie między Polesiem a Wileńszczyzną się zatrzymał i mówi, że jak to jest możliwe tutaj, że tu po prostu takie bagna, dziesiątki kilometrów, bagna, bagna, bagna i tylko bagna. I my żeśmy te wszystkie bagna prawie osuszyli. I gdybyśmy dzisiaj zadbali o te bagna, które zostały, zadbali o te, które powinny dalej funkcjonować, to jest wyliczone, szanowni państwo. 0,5 miliarda złotych oszczędności, jeśli chodzi o emisję CO2, gdybyśmy to przeliczyli na ekwiwalent tego, co płacimy za CO2. 500 milionów złotych. Czy to się nie opłaca? To jest bardzo ważne, drodzy państwo, dlatego że naszą rolą, tak jak państwo tutaj siedzicie, każdy z was, pan, pani, to wy jesteście ambasadorami tej zmiany. To waszą rolą w mediach społecznościowych, w rozmowach z przyjaciółmi, ze znajomymi jest to, żeby dementować te wszystkie fake newsy, żeby mówić, jak to wygląda naprawdę, żeby nie dać sobie wmówić, że ochrona przyrody się nie opłaca. Szanowni państwo, wspólnie z panią minister Pauliną Hanik-Kloską ogłosiliśmy niespełna 2 tygodnie temu tak zwane małe moratorium wycinkowe. To jest taki pierwszy etap pierwszych 10 lokalizacji w Polsce i to jest konkret, który przynosimy na te pierwsze tygodnie, mówił o tym Michał Kobosko, my nie mieliśmy miesiąca miodowego, szanowni państwo. Weszliśmy od razu, trzeba było zacząć sprzątać to, co zostało po poprzednikach, bo zostało wiele bałaganu. Poruszamy się po polu minowym. Jeśli dzisiaj, ogłaszając moratorium dla 10 miejsc w Polsce, szanowni państwo, troszkę powyżej 1%, jeśli spojrzymy sobie na powierzchnię lasów, to proszę sobie wyobrazić, że bardzo duża część nadleśniczych, regionalnych dyrektorów lasów państwowych nie miała pojęcia, co z tym zrobić. Znalazła się po raz pierwszy w sytuacji, kiedy ktoś mówi, że trzeba ograniczyć wycinkę. Proszę zobaczyć, do jakiej patologii doszliśmy w systemie zarządzania lasami w Polsce. I oczywiście w tej grupie jest mnóstwo fantastycznych, mądrych ludzi, z którymi ja się spotkałem. Do mnie przychodzą nadleśniczy, którzy już mówią dzisiaj, panie ministrze, ja dzisiaj już mam 15-16% obszarów lasów w moim nadleśnictwie, które możemy wyłączyć, które możemy chronić, gdzie możemy ograniczać wycinkę. I to jest ten konkret, o którym mówiła Polska 2050, o którym mówi nowy rząd w postaci tych 20% lasów, które chcemy chronić, gdzie chcemy wyłączyć gospodarkę leśną. To jest ten projekt, który jest długofalowym projektem, nad którym zaczęliśmy już dzisiaj pracować. I tam się pojawiają jakieś informacje, szanowni państwo, ostatnio dowiedziałem się, że z powodu tego ograniczenia, które wprowadziliśmy, bo to jest bardzo ważne, my nie wyłączyliśmy w tych miejscach całkowicie wycinek w każdym z tych miejsc, częściowo je ograniczyliśmy, ale mamy to dokładnie chirurgicznie zmapowane. Wiemy dokładnie, gdzie, jakie lasy, jakie drzewostany trzeba chronić. Iwonicz-Zdrój na Podkarpaciu, szanowni państwo, lasy uzdrowiskowe. Wyobraźcie sobie państwo, że tam była normalnie prowadzona gospodarka leśna. W lasach uzdrowiskowych, w miejscu, gdzie ludzie jadą odpocząć, mieć kontakt z naturą. Poprzedni rząd pozwalał na prowadzenie gospodarki leśnej, tam była normalna wycinka. Chronimy te lasy od 2 tygodni. Nie ma wycinek w Iwonicz-Zdroju. To jest nasza wspólna decyzja z panią minister Hanik-Kloską.
chronimy lasy pod Wrocławiem, które pełnią funkcję społeczną. Chronimy lasy pod Trójmiastem, Puszczę Knyszyńską. Chronimy Puszczę Augustowską. Turnicki, ten projektowany Park Narodowy Turnicki, który mam nadzieję powstanie, ale będziemy o tym rozmawiać. Będziemy o tym rozmawiać, szanowni państwo, w dialogu z lokalną społecznością. Nic nie powstanie, to nie będą decyzje z Warszawy. Nasza wizyta w Puszczy Białowieskiej z panią minister Henik-Kloską jest tego dowodem. My nie będziemy podejmować decyzji z Warszawy, z gabinetów, z jakiejś Nowogrodzkiej czy innych. My będziemy jeździć w te miejsca. Ja sam się wybieram na Podkarpacie niedługo, żeby tam rozmawiać z ludźmi, dyskutować o tym, co ich boli, jak im możemy pomóc. Co możemy zrobić, żeby takie miejsca jak Konin czy Łódź, które były oparte przez dziesiątki lat na jednym sektorze gospodarki, miały poważne problemy w latach 90., kiedy wszystko się zmieniło. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ci ludzie tam przez władzę, która okłamywała ich przez lata, byli zależni tylko od jednej gałęzi gospodarki. Oni mają szansę. Jest Unia Europejska, jest KPO, które wreszcie jest odblokowane. Mamy naszą wspaniałą panią posłankę Różę Thun. Mamy panią ministrę Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która zajmuje się funduszami. Mamy pana przewodniczącego Michała Kobosko, który pracuje na forum Unii Europejskiej w Komisji Sejmowej. Szanowni państwo, mamy dzisiaj możliwości. My tym ludziom możemy dać szansę, możemy dać im zabezpieczenie w postaci środków finansowych, w postaci perspektyw na to, że mogą też robić coś innego. To będzie proces. To się nie zadzieje w tydzień, dwa tygodnie, trzy miesiące. Na to trzeba trochę czasu, ale wiemy, jak to zrobić. I dzisiaj opowiadanie o tym, że wstrzymanie wycinek powoduje, że część gatunków motyli, ja sobie nawet zapisałem taki cudowny motyl, modraszek i szafraniec. Drodzy państwo, dostaliśmy takie pismo, gdzie nasze moratorium, nasze ograniczenia są krytykowane z tego powodu, że właśnie te dwa gatunki, czyli modraszek i szafraniec, będą zagrożone przez to, że my przestaniemy wycinać czy ograniczymy wycinkę drzew. Otóż, szanowni państwo, to jest ten fake news, o którym powiedziałem. Modraszek od kilkunastu lat w Polsce już nie istnieje, bo wymarł. Natomiast szafraniec faktycznie lubi lasy, ale nie starodrzewia, które my chcemy chronić, tylko zdecydowanie młodsze lasy. I to jest opinia ekspertów, tylko wystarczy zajrzeć, wystarczy poczytać. Nie dajcie się państwo zwieść temu, co się pojawia w internecie. To jest jedna wielka próba wywrócenia tego wszystkiego do góry nogami. Naszą rolą dzisiaj jest twardo stąpać po ziemi. Naszą rolą jest zaglądać w fakty, pytać mądrych ludzi. I na koniec, szanowni państwo, to pytanie mądrych ludzi jest dla mnie najistotniejsze. Ja przychodzę tutaj z wielką pokorą, ale bez lęku. Przychodzę i jedna z pierwszych decyzji, którą wspólnie z panią minister podjęliśmy, to była ta ochrona najcenniejszych polskich drzewostanów. Ale kolejne decyzje mamy już przed sobą. Marzy mi się coś, co zostało, powiem wprost i kolokwialnie, zdeptane przez poprzednią władzę, czyli Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Potężne, ważne ciało wybitnych intelektualistów, profesorów, ludzi, którzy powinni być tam traktowani zawsze podmiotowo. To powinni być ludzie, do których ten czy inny minister powinien zawsze przyjść z lekko pochyloną głową i uważnie wysłuchać to, co mają do powiedzenia. W najbliższym czasie będziemy powoływać nową Państwową Radę Ochrony Przyrody. Będziemy chcieli zmienić tę legislację, która została popsuta, szanowni państwo, bo jeden z poprzednich ministrów zażyczył sobie takiej perspektywy, że on w zasadzie może w każdej chwili odwołać każdego członka i spowodować, że ta rada nie będzie mogła funkcjonować w sposób podmiotowy. Naszym celem jest to, żeby Państwowa Rada Ochrony Przyrody, złożona z wybitnych naukowców, specjalistów, przyrodników, ale również ze strony społecznej, bo ten dialog ze stroną społeczną jest niezwykle istotny i my go już prowadzimy. Takie spotkanie zespołu do spraw lasów już się odbyło w ministerstwie dwa dni temu. Będą kolejne. Chciałbym, żeby ta rada wróciła jako godny podmiot, przed którym będziemy potrafili pochylić czoła i będziemy potrafili wsłuchać się jako politycy w tę perspektywę, którą oni mają. Dziesięcioleci. Bo po to tutaj jesteśmy, żeby słuchać i po to tutaj jesteśmy, żeby myśleć o tym, co będzie za 30 już niecałe lat w 2050 roku. To nie jest przypadek ta nazwa. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę i życzę owocnych obrad dzisiaj. E,
Panie ministrze, bardzo dziękuję, naprawdę. I strasznie się cieszę, że pan jest tym ministrem, muszę przyznać. Ja myślę, że ten dla wszystkich z nas ten nowy rok tak dobrze się zaczął ze względu na zmiany, z których wszyscy jesteśmy, których sami dokonaliśmy, jesteśmy z nich szczęśliwi. Ja jestem również bardzo szczęśliwa, że Polska 2050, ta zmiana nie jest przypadkowa, ta nazwa nie jest przypadkowa, jest częścią Renew Europe, które tutaj mamy na każdym krześle. Logo tej grupy w Parlamencie Europejskim, Renew Europe. I właściwie to dzięki Renew Europe możemy odbywać te konferencje. My jesteśmy w takim cyklu, to się nazywa round tables, takich okrągłych stołów, debat, które właśnie Renew Europe organizuje we wszystkich krajach członkowskich. Europosłowie mogą się zorganizować, zaprosić nawzajem po to, żeby rozmawiać o tym, co dla nas w Unii Europejskiej, w krajach członkowskich, w poszczególnych miejscowościach jest najważniejsze. I ja na tą debatę zaprosiłam dwie koleżanki europosłanki. Jedna zaraz do nas dotrze, z Węgier. Jak państwo wiedzą, ona jest oczywiście z opozycji węgierskiej. Kolosalny problem z praworządnością i chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali. I drugą koleżankę europosłankę, którą już przedstawiałam, mianowicie Katarin Szabu. Kasiu, poproszę. Comment on fait? Katrin będzie mówiła po angielsku. Mam nadzieję, że państwo albo mówią po angielsku, względnie rozumieją, albo mają słuchawki. Słuchawki są dostępne. Jak państwu już mówiłam, Katrin jest właściwie od oceanów. Prawda? A tu ja bym zmęczyła. Nie wzięła słuchawek. Roztrzepane te żeglarki, coś strasznego? J'ai dit que tu étais distraite. W ogóle napisała fenomenalne książki o tym, jak sama po tych oceanach pływała. Dwie, to jest jedna z nich, którą dostałam ze śliczną dedykacją. Ale właściwie to się tak zastanawiam i tu się dosiądę. Może ja sobie przesunę troszeczkę to krzesełko. Dlaczego my mamy o oceanach mówić w środku lądu? Czemu w Krakowie? Czemu chcesz nam mówić o oceanach tutaj? Thank you very much. Bardzo dziękuję. Będę mówiła po angielsku. Niestety nie mówię po polsku. Szybko nauczymy w każdym razie. Po pierwsze, zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym powiedzieć parę słów. Po pierwsze, dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Bardzo jestem dumna i bardzo się cieszę, że tu jestem. I dwie kwestie. Chciałabym powiedzieć co nieco o Róży Thun. Róża Thun jest jedna z naszych najbardziej zobowiązanych posłanek europejskich w grupie Renew i bardzo się cieszymy, że jest z nami. Jest to niesamowite dla mnie, bo nie jestem politykiem, jest to moja pierwsza tura w parlamencie, jestem nawigatorem i też piszę. I w parlamencie staram się wnosić wszystkie kwestie związane z oceanem, żeby uświadomić ludziom, że musimy chronić oceany, tak jak musimy chronić lasy. I znalazłam wsparcie w tych tematach w Polsce. Jest to ważne dla mnie, żeby tu przyjechać i żeby rozmawiać na temat oceanów. W tej części Europy to jest bardzo ważne. I te dwa tematy dzisiejsze, praworządność i ochrona środowiska. My we Francji nie mówimy o praworządności, ponieważ to mamy i to nie jest dla nas problem. Więc
rozumiem, jak ważne musi być ochrona praworządności, więc jestem pod wielkim wrażeniem tego spotkania. Więc żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, Katrin, dziękuję za te słowo. Może powrócimy do tego, co było, miało być na początku. Taki krótki filmik, który nam wysłałaś, czy Piotr Solecki, czy znalazł w internecie. I chciałabym... Możemy teraz? Okay. Yeah, it's very short. Is it good? It's yeah. A short film. To jest bardzo krótki film. L'océan ne fait pas que nous nourrir et nous offrir. The ocean is not for this to give us food, but it is a common good for all of humanity. There's only four oceans, and it is our collective responsibility to look after them. Nous sommes à Saint-Malo. We're in Saint-Malo, on board of my yacht, Rue de Rome, and we're starting in 2 days. I have spent my vacation in the ocean near Bretagne, and I always wanted to look at the oceans, to study them, to deep dive. I wanted to see what happened below the surface. I think that I was... J'ai fait de la politique sans le savoir, je pense. Et ce soir, je rappelle que nous pouvons en faire la championne des navires verts et permettre leur construction en Europe. En fait, mon engagement vient des déchets que j'ai vus en mer lors de ma première traversée d'Atlantique en solitaire. C'était en 1991. Dans les Baléares, donc en Méditerranée. En fin de compte, ça, c'est du plastique. Et donc, je suis partie dans des projets très concrets pour décarboner, pour construire des bateaux de plaisance moins impactant pour l'environnement. En effet, le texte que nous allons voter sur les carburants alternatifs pour le transport maritime est une opportunité pour accélérer toutes les solutions de décarbonation émergentes. Il y a une chose que mon expérience en mer m'a apprise, c'est qu'on peut réaliser de très belles choses en solitaire, mais je crois beaucoup à la force du collectif. Et je pense que l'Union européenne... Elle est... C'est ça qu'elle nous apprend, c'est la force du collectif. Je crois vraiment qu'on est en train de construire l'Europe de l'hydrogène, l'Europe de la santé, l'Europe de la défense. Et tout ça, c'est parce qu'on apprend, sous la pression des crises, à travailler ensemble et à regarder, sans perdre nos valeurs, sans perdre l'identité des pays. J'ai à bord une petite peluche, une petite baleine en peluche. J'ai des photos de ma famille. J'aime bien avoir à bord de la musique. J'ai une devise qui est « Les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre et de persévérer ». En fait, l'aventure en mer vous apprend qu'on a chacun un potentiel extraordinaire et on attend d'être dans des conditions difficiles. C'est un potentiel qu'on n'exploite pas. Mais quand on est dans des conditions difficiles où on n'a pas le choix, on trouve les solutions. You can continue now. Możemy kontynuować. Thank you very much. Możemy kontynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to krótkie przedstawienie. Więc rozumieją Państwo, dlaczego jest to istotne, rozmawianie o oceanach tutaj w Polsce, ponieważ wiele osób mówi tutaj o lasach. No ja mieszkam bardzo blisko lasu, mieszkam w lesie, więc absolutnie rozumiem, że musimy chronić lasy. Natomiast ten tlen, któremu oddychamy, pochodzi zarówno od standardowych lasów, ale również także od lasów morskich, od zieleni morskiej. I jeżeli zaczniemy tworzyć ramy ochrony lasów, to nie myślimy tak naprawdę o tworzeniu tych ram także, jeżeli chodzi o oceany. Natomiast jest to również istotne. Ocean nie jest widoczny tak bardzo, ponieważ ludzie nie rozumieją tego połączenia z oceanem. Ten ocean również
zawiera w sobie 1/3 emisji CO2. Jest za to odpowiedzialny, więc jest to ogromne zagrożenie dla ludzkości. Ocean jest też źródłem pożywienia. 19% przedmiotów, które są w tym pomieszczeniu, prawdopodobnie zostało w jakiś sposób wyciągnięte z morza lub przeniesione za pomocą morza. Jeżeli chodzi o transport morski i transport dóbr, widzimy, że potrzebujemy oceanów i dla naszej gospodarki. Natomiast wszyscy widzimy, jaka presja jest nałożona na oceany ze względu na emisje, ze względu na zanieczyszczenie, przede wszystkim zanieczyszczenie plastikiem. W filmie, w tym tutaj filmiku, wideo, mówiłam o pierwszym razie, gdy moje zobowiązania miały miejsce w 1991 roku, pierwszy rejs transatlantycki, mój samodzielny rejs transatlantycki. 1991 rok, to już ponad 30 lat temu. I widziałam wtedy bardzo dużo śmieci w środku, w samym środku Atlantyku. Nikt wtedy nie mówił o tym problemie. A moja reakcja była taka, no kto tu tak śmieci? Kto to tak śmiecił? I miałem wrażenie wtedy, że ja też byłam częścią tego problemu, że to ja też byłam producentem tych śmieci. I pomyślałam, że w pewnym momencie uznałam, że tak jak byłam częścią problemu, to będę częścią rozwiązania. Ale czy zauważyła Pani, gdy przepływała przez ocean po raz pierwszy, czy widziała Pani ocean z tak bliskiej perspektywy? Wiem, że to są niesamowite historie. Opowiadała Pani niesamowite historie z tej wycieczki, jeśli można tak to powiedzieć. Mam nadzieję, że kiedyś Pani książki na ten temat zostaną przetłumaczone. Że to była wspaniała podróż. Czy widzi Państwo Pani różnicę w tym podróżowaniu 30 lat temu, ponad 30 lat temu, przy tym rejsie? Czy ten ocean zmienił się w istotny sposób? Czy dzisiaj jest inaczej? Czy my tutaj mieliśmy, czy ja tutaj w Krakowie mam jakikolwiek wpływ na te zmiany, jeżeli Pani zaobserwowała te zmiany? Tak, widziałam te zmiany. Wydaje mi się, że widzę coraz więcej zanieczyszczenia plastikiem i więc widzimy, to jest to, co widziałam. Tak, dosłownie widać te zanieczyszczenia. Skąd się to bierze? W Bałtyku i w Morzu Śródziemnym większość tych śmieci, tych zanieczyszczeń, no to jest prawdopodobnie najbardziej zanieczyszczone morze na świecie. I że tylko 1% plastiku pływa na powierzchni, a większość tych zanieczyszczeń jest wewnątrz, poniżej, także na dnie morza. A plastik, mówimy o plastiku, ale nie często mówimy o zanieczyszczeniu chemicznym, chemikaliami, substancjami chemicznymi z czarne wody i tak dalej. I musimy zmniejszyć pestycydy. Cały czas dyskutujemy z naukowcami. Ja czerpię swoją wiedzę od naukowców, ponieważ sama nie jestem naukowcem. I dowiaduję się, że ten ekosystem morski potrzebuje też pewnych czynników, które wpływają na jego rozwój. Jest on bardzo, ta równowaga jest bardzo krucha, więc musimy zmniejszyć całkowity rozmiar zanieczyszczenia pochodzącego z kontynentów. I tutaj widzimy, tak jak Państwo widzą, że jesteście Wy też wszyscy częścią rozwiązania. Inny przykład tego, co się zmieniło przez te ostatnie 30 lat. Mój pierwszy rejs, wykonałem go 2 razy, nie mieliśmy wówczas żadnych limitów, żadnych ograniczeń, więc nawet jeżeli już było bardzo dużo lodu, lodowców, dzisiaj nie jest to możliwe. Dzisiaj są pewne obszary, przez które nie możemy przepływać, ponieważ
jest to niebezpieczne, nie możemy po prostu tamtędy przepłynąć. Czy ma pani na myśli to przejście pomiędzy... No, w wielu miejscach, nie tylko w Ameryce Południowej, nie można w ogóle podpłynąć do tego miejsca, ponieważ jest tam tak dużo brył lodu, które są niebezpieczne dla statku. Tak dużo tych brył tam pływa. Tak? Czy to o to chodziło? Czy są jakieś znaki, coś w rodzaju znaków drogowych, tylko że na morzu? Nie, nie. Niebezpieczeństwo, no to oczywiście ten lód, nie tylko te góry lodowe, ponieważ to można zobaczyć na radarze, ale także lodowce, te małe części lodu, takie też mniejsze części lodu, gdy te lodowce są, gdy lodowiec się topi i takie małe części lodu pływają, one są również niebezpieczne, ponieważ nie można płynąć przez Atlantyk i Antarktykę. To jest krótsza droga, aby płynąć bliżej Antarktyki, ale nie możemy tak robić. I kolejny przykład. Algi. To jest kolejny problem w Atlantyku. Tak jak widzieliśmy na filmie, rok temu przepłynęłam znowu Atlantyk i chciałam podkreślić te wszystkie problemy, z którymi staram się zmierzyć w Parlamencie Europejskim. I miałam nawet więcej uwagi medialnej jako żeglarz niż jako polityk. No tak, no była to dla mnie możliwość mówienia o tym, co o tym w Parlamencie Europejskim, jakie są te problemy. I przepływając przez Atlantyk widzę, że jest znacznie więcej Atlantyku, tych algi. I ta ilość tych alg, czasami ocean, cała woda naokoło mnie była pokryta tymi algami. Wyglądało to fatalnie, wodorostami. Wyglądało to naprawdę bardzo źle. Obrzydliwie. Pamiętam, jak kiedyś mówiła pani w Parlamencie Europejskim, prawdopodobnie w komisji środowiskowej, tam Katarzyna jest tam bardzo aktywna, jeżeli wrzucimy butelkę, pustą butelkę plastikową po wodzie na górze Mont Blanc, za 2 lata trafi ona do Morza Śródziemnego, a potem tak czy inaczej dotrze do oceanu. Więc za każdym razem, gdy wyrzucamy śmieci, gdy wyrzucamy takie butelki, to one tam tak czy inaczej trafią. Czy to wszystko trafia do tych oceanów? Polega to przede wszystkim na tym, że my tworzymy za pomocą tego plastiku jednorazowego, musimy stworzyć jakiś program ramowy, aby zmniejszyć wykorzystanie tego plastiku w ramach ekonomii cyrkularnej. Musimy również odnieść się do tego problemu, jeżeli chodzi o deszczówkę, która wpływa do wszystkich małych rzek i potem ostatecznie do oceanów. I również jest to problem. Ten problem, to nikt nie jest za to odpowiedzialny tak naprawdę, nikt się tym nie zajmuje. I musimy razem współpracować, jeżeli chodzi o... Tak, togetherness, tak, razem musimy pracować, musimy razem odnieść się do tego problemu, ponieważ jak wiemy, plastik staje się mikroplastikiem, jest szkodliwy. I około 80 milionów ton na rok zostaje przeniesionych z lądu do morza i myślimy nad pracą w Parlamencie, w tej chwili pellet, mikroplastik, nawet surowce plastikowe, przejście od zakładu do tych plastikowych obiektów. No mamy tutaj też możliwość dalszego, znaczy jest tam coraz więcej zanieczyszczenia. W grudniu 6 kontenerów pełnych tego pelletu wpadło do wody. To jest taka ilość i widzimy. To wszystko tam ze strony całe hiszpańskie wybrzeże jest zanieczyszczone. Jest to okropne. I to jest to, co chciałem usłyszeć od pani, tak abyśmy sobie wszyscy zdawali sprawę z tego, że to, co wyrzucamy tutaj w Krakowie, koniec końców Katrin znajduje w oceanie. Więc w takiej lub innej formie. No tutaj bardzo dużo rozwiązań mamy.
Z drugiej strony, jeżeli ten ocean produkuje 50% tlenu, tak jak zazwyczaj mówimy, co drugi nasz oddech pochodzi od oceanów. Jeden z lasu, a drugi z oceanu. I potem kolejny z lasu, kolejny z oceanu. Tak i te lasy podwodne w cudzysłowie, czyli roślinność podwodna. Jeszcze jedno pytanie, Piotr na mnie patrzy w tej chwili. Rozwiązania pewnie, tak? Tak, rozwiązania oraz również będziemy je omawiać tutaj z naszymi ekspertami. Chciałem tylko zadać jedno pytanie, takie może prywatne. Na pewno bała się Pani na pewnym etapie, w pewnych sytuacjach na morzu, gdy jest się samemu, sytuacja jest trudna, strach. Gdy jest się w polityce, to również jest bardzo dużo ciężkich sytuacji i czasami też boimy się reakcji, nie tylko własnej partii politycznej, ale także elektoratu. Czy ta odwaga i wytrwałość na morzu i w polityce, czy są jakieś paralele, czy jest jakiś związek z tym, czy te doświadczenia morskie pomagają w polityce, te doświadczenia, gdy była Pani sama? Myślę, że tak, na pewno to pomaga, ponieważ wiem, że w trakcie swoich podróży jestem zdolna do zdania sobie sprawy z tego, że mogę w ogóle przepychać swoje pomysły w polityce. To nie jest kwestia życia lub śmierci, no gdyż z kimś rozmawiam. To nie jest taka sytuacja jak na oceanie. Nie jestem w takim faktycznym niebezpieczeństwie, jak w trakcie podróży. Więc... Ale czego zazwyczaj się Pani boli, jeżeli Pani mówi z kimś innym w trakcie rozmowy? Jestem pewna, że moje zobowiązania są ważniejsze niż te małe jakieś debaty, które tutaj przeprowadzamy. I jak Pani wie, ponieważ nie mówiliśmy o tym, dekarbonizacji transportu morskiego, to jest jedna z najistotniejszych kwestii. Aby ludzie wiedzieli, że ocean również też jest rozwiązaniem. I jeżeli chodzi o dekarbonizację społeczeństwa czy gospodarki, jest naprawdę masa pracy do wykonania, aby ponownie wysyłać duże statki. Tak, żeby to były może statki transportowe z marynarzami. To jest właśnie coś, o czym Pani Katrin tutaj, o co Pani Katrin walczy. Transport morski, który będzie czysty. I w Polsce zbudowano tutaj taki statek cargo transportowy. Ten statek, zdjęcie tego statku transportowego, który przenosi części do rakiet z Francji do Wiednia. Do Wiednia. I została ona wybudowana. Ten statek został wybudowany w Polsce, tak, aby to było jasne. Jest produkcja w Polsce. Polska wyprodukowała statek, którym można po prostu pływać. Tak, jest to taki statek hybrydowy, zarówno z ładunkiem, jak i także do żeglowania, i który jest w stanie uszczędzić 30% emisji. I miałam odwagę, żeby poruszyć ten temat. I myślę, że powinniśmy bardziej rozwijać tego rodzaju pomysły, żeby za 4-5 lat musimy mieć jasny podział pracy i zobowiązania. I musimy jakby forsować te pomysły i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to się może zrealizować. I tutaj widzimy, że jesteśmy dokładnie na tym samym poziomie z panem ministrem Towarzałą, który mówi, że należy realizować swoje marzenia. I mam nadzieję, że pani Katrin uda się zrealizować pani marzenia i że te pani marzenia będą też naszymi marzeniami. Czysty transport w powietrzu, na wodzie, i że będziemy w stanie stworzyć to razem. I kończąc, 5 lat temu rozpocząłem inicjatywę, aby uznać oceany jako dobro całej ludzkości. Ponieważ wszyscy
Wszystkim nam zależy na zachowaniu tego bogactwa, które daje całej ludzkości, ale musimy zdawać sobie też sprawę z tego, jak delikatne są te oceany. Także bardzo Państwu dziękuję i jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie udzielę odpowiedzi. Katrin, merci beaucoup. Bardzo dziękuję, Katrin. I skoro jest mowa o tym, że chętnie odpowie na pytania, czy ktoś ma mikrofon? Anybody else? Tu, attends. Je remets mes. Yeah. And oui, tu remets les. I'll be speaking English. Dad. Będę. Okay. Bardzo proszę. Jestem Aleksander. Mam pytanie o procencie odpowiedzialności, które Unia Europejska i Unia jest odpowiedzialna za zanieczyszczenia w świecie. Bo ostatnie była mowa o tym, że 7% czy za zanieczyszczenie powietrza. Czy Europa jako całość nie powinna mówić do wszystkich? Ja jako osoba korzystam z deszczówki, recyklinguję, nie palę w piecu. I nawet jeżeli zejdę do zero ze swoim zobowiązaniem, to nie polepszy światowej sytuacji. Więc pytanie jest takie, czy Europa nie powinna przemawiać do reszty świata, jeżeli tylko do nas, mając pod uwagę, że mamy taki... Oczywiście to jest świetne pytanie. Nie jesteśmy największymi, którzy zanieczyszczają. I Europa mówi dużo na temat oceanów i ja śledzę te negocjacje, ponieważ mamy te oceany i to jest kwestia globalna. I ja śledzę to, co robi komisja, delegacje, często jestem częścią tych delegacji parlamentarnych po COP28, COP15, byłam w Montrealu. I nie będziemy w stanie dotrzeć do tych celów bez Unii, ponieważ Unia jest w stanie zebrać tą dyplomację europejską. I to jest bardzo duże wyzwanie we współpracy z państwami członkowskimi i bez Unii nie będzie żadnych zmian. I nie dojdziemy do tych celów COP15, no i nie doszliśmy do nich. I nie mamy tych ram. I nie będziemy mieli tych ram. Więc rozumiem, o czym pan mówi, ale kolejna rzecz. Nawet jeżeli to jest taki mały wkład i mogę powiedzieć to, ponieważ jestem zaangażowana już od 20 lat, nie robimy tego wystarczająco szybko, ale niestety, ale i tak rzeczy się posuwają, musimy to przyspieszyć. Dlatego przyjęłam mandat w Parlamencie Europejskim. Chciałam znaleźć takie przyspieszenie. Dlatego chciałam, żeby ocean został uznany jako wspólne dobro, żeby właśnie wzmocnić tą zbiorową odpowiedzialność, żeby być przywódcą. Musimy działać na podstawie przykładu. To jest jedyny sposób na Europę, żeby iść do przodu. Musimy najpierw to tu wdrożyć, ale twój przykład jest świetny, że żyjesz tak ekologicznie. Bardzo dziękuję za pytanie. Jeszcze było tutaj jedno pytanie. Chciałem zapytać ponieważ ochrona tutaj wód w Europie to są w kompetencji Unii, czy na poziomie europejskim jesteśmy w stanie jeszcze coś więcej zrobić? Czy chodzi o więcej na temat ochrony? Na przykład
skoro ocean wytwarza połowę naszego tlenu, powinniśmy umieścić ocean w polityce klimatycznej, ale tam się nie znajduje. My mamy ramy, żeby chronić i regenerować lasy, ale potrzebujemy iść o krok dalej i też tak, żeby niebieski węgiel, trzy ekosystemy, nie w Polsce, nie we Francji, ale to jest zawarte w naszej polityce z krajami trzeciego świata i dajemy pieniądze tym krajom, które muszą przywrócić te ekosystemy. Trzeci ekosystem to są te skupiska soli w Bałtyku, chyba to jest, i potrzebujemy przywrócić i odnowić i zbudować ramy tak, żeby móc zrealizować układy paryskie i te cele. To znaczy, że każdy kraj musi produkować swoje NDC, swój wkład. Wiele krajów z rejonów tropikalnych, Kostaryka na przykład, tam jest, pewne kwestie są zawarte w ich politykach klimatycznych. My musimy zrobić więcej. I uważam, że kiedy mówimy o oceanie w Parlamencie Europejskim, mówimy tylko o rybołówstwie. Ale to jest jedna z tych kwestii związane z gospodarką. A uważam, że mamy przyszłość gospodarczą z wodami. My stworzyliśmy tutaj farmy wiatrowe. Przy wodzie i potrzebujemy wspólnie wdrożyć planowanie morskie tak, żeby połączyć energię, rolnictwo, też ochronę. Chcę, żeby ta akwakultura była ujęta, bo to pomoże. Często te tematy potem są przechowywane w silosach, ale potrzebujemy wdrożyć tą zintegrowaną politykę morską. I ten prawdziwy problem na poziomie unijnym jest taki, że potrzebujemy komisję do spraw rybołówstwa, potrzebujemy komisję, żeby wdrożyć wszystkie kwestie związane z oceanem. I także w komisji potrzebujemy zespół do spraw oceanów. Tak samo w Radzie. Naprawdę myślę, że jak się pan pyta, czy dosyć robi Unia Europejska w tym temacie, to my jesteśmy ta Unia Europejska, prawda? I ja bym bardzo chciała, żebyśmy nie byli hamulcowym i takim, który głównie mówi o lękach, tym, że to wszystko za drogie i tak dalej, tylko my powinniśmy być motorem tego wszystkiego, naprawdę. Akurat w Krakowie warto jest o tym porozmawiać. Czy jeżeli słyszymy akurat przed chwilą od pana ministra, że cała środkowa Polska będzie zestepowiona za jakiś czas, prawda? Myśmy powinni być motorem i legislacji, wdrażania tej legislacji po to, żeby to w ogóle się działo, i musimy właśnie patrzeć szerzej. Przecież jeżeli my jesteśmy, przepraszam, że taką dydaktykę tu stosuję, ale jeżeli ja jestem w Parlamencie Europejskim, to my
Polacy, którzy tam jesteśmy, we wszystkich instytucjach, ale również Sejm, bo Sejm jest często pytany o zdanie. My robimy legislację dla całej Europy, nie tylko dla Polski, prawda? I to, że musimy wchodzić w tematy dotyczące oceanów i spraw, które się wydają daleko od nas, wielu się wydają, no to jest w ogóle zasadnicze, żeby zrozumieć tą szerszą perspektywę. I ja bym marzyła o tym, żeby wyborcy, żeby ci, którzy właśnie i wybierają polityków i powinni ich aktywnie kontrolować, żądali od nich nie hamowania, tylko bycia kołem napędowym do tych zmian na poziomie nie tylko polskim, ale również europejskim i w organizacjach światowych. I właściwie po to się tu spotykamy, żeby tej energii, woli, odwagi i świadomości nabrać, że to my jesteśmy graczem zasadniczym. O termin. Proszę bardzo. Just one word. Jeszcze jedno słowo na zakończenie. Podczas kampanii 4 lata temu mówiłam, że Unia musi odbudować renew z oceanu. I w tym szczególnym momencie nie mówiłyśmy o kwestiach geopolitycznych, ale wiele z nich też dotyczy oceanu. Nie będę wchodziła teraz w szczegóły, ale potrzebujemy mieć inną strategię unijną. Unia musi wziąć pod uwagę właśnie ten wymiar morski, bo jest to pierwszy na świecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy wszystkim w tej części. I teraz zapraszamy na krótką przerwę kawową, tak? Dobrze mówię. A potem pan Piotr Stolecki i pani Dorożała będą nas prowadzić przez dalsze części naszego spotkania, więc proszę zostać z nami, bo ho, ho, co jeszcze przed nami. Merci. Teraz kawa. Merci.
konferencji. Szczególnie chciałbym gości zagranicznych. O pani europosłance jeszcze powiem, ale jest z nami pani doradczyni, pani europosłanki Róży Thun, Ludovica Serafini. Dzień dobry. Ogromne brawa. Dzień dobry. Ludovica studiowała w Polsce w Rzeszowie. Zna perfekcyjnie polski, ale niestety nie mówi. Zapraszamy wszystkich. Mamy dwa jeszcze komunikaty przed rozpoczęciem. Ja może pierwszym bardzo serdecznym komunikacie. Zgłosiła się do mnie jedna pani w przerwie kawowej, że od koleżanki, która miała przybyć na konferencję, dostała sygnał, że przyjechała do Krakowa i jednocześnie umówiła się z kimś, kto kupi od niej dwa szczeniaczki. Ale ten człowiek ją wystawił, że tak powiem. I jeśli ktoś by chciał przygarnąć dwa szczeniaczki, to gdzie jest ta pani, która o tym mówiła? Mi? Nie widzę, bo ciemno na sali. O, jest tutaj, proszę. Jeśli państwo chcą adoptować dwa szczeniaczki, proszę się zgłosić do... To może ja powinnam się do męża uśmiechnąć. Tak, mamy już Włodka. Może to jest moment, żeby przygarnąć jeszcze jednego szczeniaczka. I Włodek jest z nami w Krakowie, dokładnie. Przyjechał na spotkanie z europarlamentarzystkami. Także bardzo się cieszymy. Szanowni państwo, zachęcamy do zajmowania miejsc. Jeszcze tutaj są wolne krzesła. A tymczasem, zanim przejdziemy do naszego kolejnego panelu i spotkania, jak widać, po krzesłach z większą grupą prelegentów, to bardzo serdecznie chciałabym powitać jeszcze jedną grupę, którą mieliście państwo okazję podczas przerwy zobaczyć na ekranie, ponieważ są tutaj z nami nasi ekoliderzy i ekoambasadorowie Stowarzyszenia Polska 2050. I ogromne brawa dla nich. Jakbyście mogli na chwileczkę wstać i się pokazać. Widzę Beatę, widzę Magdę, widzę jest Adam, Natalia, Kamil. Proszę, jaka ekipa. Z tyłu tak nie widzę, ale bardzo się cieszę, że z nami jesteście. I to są właśnie ci ludzie, o których między innymi pan minister mówił. To oni sprzątali te lasy, to oni te wszystkie projekty inicjowali. I tak naprawdę myślę, że w dużej mierze nie będę tutaj zbyt skromna, jak powiem, że dzięki nim my tutaj wszyscy jesteśmy. Także jeszcze raz wielkie dzięki i ogromne brawa. Czy jeszcze jakieś komunikaty na start, czy zaczynamy? Nie. Oczywiście. Proszę bardzo. To jest pani posłanki wydarzenie. Przepraszam was bardzo. Ja w przerwie kawowej gdzieś docapiłam Monikę Motyczyńską i ona mi mówi, z jakim ja przejęciem patrzę na to. Ja pamiętam, jak 4 lata spotkaliśmy się tutaj w 4 osoby, żeby zakładać Polskę 2050 i było nas 4 osoby 4 lata temu. Więc brawa dla tych wszystkich, którzy ogromne brawa. Do tego. To na... Brawa, szczere brawa, to nawet mniej niż Paderewski, który tutaj koncertował. Tam było 7 osób, przypominam. Tak, dokładnie tak. I teraz, szanowni państwo, przechodząc już do tematu, który za chwilę poruszymy, nie tylko my na tej sali bierzemy udział w tym wydarzeniu, ponieważ w tym wydarzeniu biorą udział również zdalnie mieszkańcy Krakowa. Dlatego, że wyszliśmy do nich i w ramach sondy ulicznej zadaliśmy im parę pytań. I te pytania będziemy puszczali przed każdą debatą, przed każdą rozmową, która odbędzie się tutaj na scenie, także po to, żeby nasi prelegenci i goście mogli się do tych wątpliwości, pytań czy zagadnień odnieść, ale również po to, abyście wy państwo, których serdecznie zapraszamy do aktywnej jakby ingerencji, udziału w tych panelach, żebyście mogli posłuchać i ewentualnie podbić te rzeczy swoimi pytaniami. Więc zacznijmy od pierwszego filmu. Prosimy pierwszą sondę. Co krakowianie myślą o? Co Unia Europejska powinna zrobić, aby powstrzymać zmiany klimatu? Większy wpływ i większa gospodarność tak naprawdę, moim zdaniem, żeby dała większy wpływ choćby nawet naszemu rządowi na jakieś decyzje. Kwestia przede wszystkim niskiej emisyjności, szczególnie w budownictwie, które jest takim, wydaje się, jednym z głównych zanieczyszczycieli. Wyeliminować węgiel.
na przykład, tak myślę. No, to ograniczenia myślę, że byłyby tutaj mądre, tylko też, żeby nie celować tylko i wyłącznie w samych zwykłych użytkowników. Bardzo duży nacisk na to, żebyśmy jednak tak naprawdę odeszli od tego węgla. Komunikacja miejska powinna być darmowa, nie tylko w momencie, kiedy jest przekroczenie normy smogu, tylko powinna być na co dzień darmowa, żebyśmy w ogóle ograniczali właśnie jeżdżenie samochodami osobowymi. Nie mam pojęcia w sumie, może jakieś większe restrykcje na, nie wiem, paliwa kopalne. Kwestia ochrony praw zwierząt, kwestie takich szeroko pojętych hodowli, które też przyczyniają się do wysokiej emisyjności. Ekoenergia przede wszystkim, no nie wiem, solary, wszystko, żeby były te wiatraki. Dla mnie to jest, powiedzmy, pierwszorzędna sprawa. To są przemyślenia mieszkańców Krakowa i do tego właśnie w tym panelu będą mogli odnieść się nasi goście. I mogą być pewne tarcia, dlatego że zaprosimy na tę scenę zarówno ekspertów, jak i polityków. Chciałabym bardzo serdecznie w tym momencie zaprosić na scenę pana Marcina Korolca, dyrektora Instytutu Zielonej Gospodarki. Wielkie brawa. Zapraszamy. 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 Naszym kolejnym gościem jest pan Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia EkoUnia. Zapraszamy. Ja chciałbym bardzo gorąco powitać naszego wspaniałego gościa zagranicznego, prosto z Węgier, panią Katalin Czech, wiceprzewodniczącą grupy Renew Europe. Bardzo dziękujemy za przybycie. Ogromne brawa. Last but not least, Michał Kobosko, przedstawiany już dzisiaj, przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej. Zapraszamy na scenę. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, zapraszam do zajęcia miejsc. Ta debata nazywa się Z motyką na słońce i tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie pozdrowiła pana Miłosza Motyki, czyli wiceministra właśnie w resorcie klimatu i środowiska. Tytuł tej debaty nie jest przypadkowy, angażujemy również polityków, więc pan Miłosz Motyka się tutaj również pojawia. A tak zupełnie serio, czy Unia ocali naszą planetę? I zacznijmy może, bo pomysł na tę debatę, szanowni państwo, jest taki, żebyśmy trochę przyjęli taką rolę, że eksperci narzucą nam w jakimś sensie narrację, a na nią będą odpowiadać nasi politycy. Więc pozwolę sobie w pierwszej kolejności skierować moje pytanie do pana Korolca i do pana Gawlika. Mianowicie, panowie, jak wy oceniacie w tym momencie działania unijne? Co jest atutem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wszystkie tematy, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli mówimy o klimacie, o energii, o przyrodzie? Jakie rzeczy ewentualnie są do zrobienia, są najważniejsze, są najbardziej pilne i co byście zasugerowali na start tej debaty politykom, z którymi debatujemy? Któryś z panów chce zacząć? Czy Unia ocali planetę? Ja myślę, że planeta się obroni, gorzej z nami. Więc ja bym się o planetę mniej bał niż o nas. To pierwsze zdanie i to może z tego wynika to, że naprawdę musimy coś zrobić, bo to chodzi o nas, a nie o planetę. To pierwsze. I jaka jest rola Unii Europejskiej? Ja bym powiedział, że to jest kilka różnych pól, ale po pierwsze, bez tego, że Unia Europejska rozpoczęła tak naprawdę politykę klimatyczną gdzieś tam w początku lat 2000, to by tego wielkiego ruchu na świecie nie było, albo byłby zupełnie w innym miejscu. To pierwsze. Drugie, że pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen była pierwszym liderem globalnym, który zaprosił swój obszar, Europę, do tego, żebyśmy zdecydowali o tym, że będziemy podążać w kierunku neutralności klimatycznej. To zupełnie nie, znaczy to ona wyznaczyła ten poziom ambicji. Teraz jesteśmy na końcu przyjmowania aktów prawnych, które mają nas doprowadzić do tego etapu polityki klimatycznej, który jest narysowany do 2030 roku. To chyba był największy pakiet legislacyjny w historii Europy. Ja jestem, muszę powiedzieć, pod wrażeniem, jak
ta maszyna prawnicza europejska przeżyła to ćwiczenie, bo ilość zmian tych papierów i tak dalej, jak oni się nie pomylili w tych wszystkich przepisach, to jest to ja muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem, ale ostatnie akty prawne są właśnie przyjmowane i do końca kadencji, do 6 czerwca, myślę, że zasadniczo zdążą. Ale chcę powiedzieć inną rzecz, myślę, bo to jest jakby system prawny i Unia, że tak powiem, lubi czy lubiła funkcjonować w ten sposób, że przyjmujemy jakiś gorset prawny z założeniem, że reszta się dostosuje, że gospodarka się dostosuje, że przemysł się dostosuje. I to tak kiedyś było. Ale w tym zglobalizowanym świecie musimy uważać na to, co robią inni. I otóż w połowie 2022 roku Amerykanie jakby ukradli trochę nasz pomysł na zmianę gospodarczą, bo zamiast przyjmować te kilogramy papierów i regulacji, to po prostu postanowili zarzucić gospodarkę pieniędzmi i stworzyli coś, co się nazywa Inflation Reduction Act, który jest de facto programem zbudowania nowej gospodarki opartej o zielone technologie w Ameryce pod warunkiem, że produkujesz w Ameryce, to dostajesz pieniądze. I stworzyli system, który jest super prosty, który polega na tym, że na koniec miesiąca ja wysyłam informację do Urzędu Skarbowego i mówię: drogi Urzędzie Skarbowy, moje produkty obniżyły emisję CO2 o X, w związku z tym poproszę tyle i tyle pieniędzy na moje konto. Kropka. I to tak działa. I teraz znaleźliśmy się w sytuacji, w której najbardziej dynamiczni i przedsiębiorcy, inwestorzy z Europy mają ochotę się tam wynieść albo już się tam wynieśli. Wielki przemysł subsydiowany chiński, który miał eksportować do Ameryki, się odbija od ściany, w związku z tym się przekierowuje do nas. No i teraz jesteśmy w kropce. W takim sensie, że Amerykanie i Chińczycy zrealizują nasze cele klimatyczne, tylko pytanie jest, co z europejskimi miejscami pracy. I mamy pana przewodniczącego Europejskiej Komisji w polskim Sejmie. I ja bym marzył, żeby polska prezydencja, która się zaczyna za krócej niż rok od dzisiaj, żeby jednym z takich priorytetów polskiej prezydencji było stworzenie w Unii Europejskiej takiego funduszu, który byłby odpowiedzią na amerykańską IRĘ, po to, żebyśmy utrzymali miejsca pracy przemysłowe w Europie. I ten fundusz powinien być sformułowany na podobnej zasadzie jak KPO, czyli ze wspólnego długu. Oddawać możemy, budując cła na import chińskich samochodów albo i chińskich solarów. Ale moim zdaniem bez stworzenia takiego instrumentu my zrealizujemy nasze cele tylko ze szkodą dla naszych miejsc pracy i wtedy wy będziecie mieć problem w Parlamencie Europejskim, bo nie wiem, kto będzie na was głosował, bo europejski model społeczny wyparuje i Alternative für Deutschland będzie największą grupą w Parlamencie Europejskim, albo Marine Le Pen. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Radosławie. Brawa. Obiecaliśmy, że nie będzie lekutko. Dziękuję. Nie będzie lekutko. Dziękuję za te słowa o wodzie. Właściwie wszyscy tutaj startowali i będzie też o wodzie. Ja się zgadzam, że w dobie ocieplającego się klimatu dramatycznie woda będzie prawdopodobnie głównym problemem. I jeśli będziemy wymierali, być może właśnie z braku wody. Dlatego cieszę się bardzo, że i pan przewodniczący, i posłanka Róża Thun, i pan minister właściwie o tym mówili, o torfowiskach, o wodzie. Róża Thun ze mną, to tego państwo nie wiecie, ale nagraliśmy po katastrofie na Odrze. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Bardzo dobry podcast, reklamowałem go później, na twoim kanale poleciało to szeroko. Co należy zrobić z Odrą w sytuacji tak wyjątkowej katastrofy? Jak ją, jak naprawiać, co zmieniać? I tam było szereg recept, które nie NGOsy wymyśliły, ale także naukowcy. Polscy, niemieccy, jest tu zgoda. Problem z wodą jest taki, państwo to wiecie, i teraz dotykamy wiarygodności polityki i polityków. Dlatego o tym mówię, bo to jest problem i europejski, i krajowy, dlatego że ta woda z tych rzek naszych, z Odry, Wisły, tu może goście zagraniczni nie wiedzą, ale Krakusy pewnie to wiedzą, w 50% wpływa na zanieczyszczenie Bałtyku. Więc jesteśmy tutaj przy morzach i oceanach. Bałtyk wyjątkowo wrażliwy, słonawe jezioro, prawda, jak mówi profesor Krzysztof Skóra, wyjątkowo wrażliwy na zmiany. Prawda. Jeśli nie odetniemy, nie będziemy redukować poprzez na przykład rzeki płynące swobodnie i w naturalny sposób jakby pochłaniające zanieczyszczenie, nie będziemy redukować tych zanieczyszczeń, wspomagając się tymi ekosystemami, to Bałtyk wymrze. On już umiera, prawda? Już mamy strefy beztlenowe, no, które, gdzie nie ma życia. I teraz, proszę państwa, no, jesteśmy w takiej sytuacji, że w lasach państwowych, bardzo się cieszę, co się stało. Ja w ogóle jestem to pokolenie, które w 89 roku no, przeżyło, prawda, to, że dostało się do Sejmu Kontraktowego i był to jeden z najbardziej radosnych dni mojego życia. Ale 15 października to był kolejny, jeden z najradośniejszych dni mojego życia. Ja kibicuję temu wszystkiemu, co robicie. Bardzo się cieszę z tego, co się dzieje w lasach państwowych, w mediach i tak dalej. Ale to, co się dzieje w wodzie, petryfikujemy, cementujemy to, co zostawił PiS. PiS zostawił gospodarkę wodną w Ministerstwie Infrastruktury. Ministerstwo Infrastruktury... Ministerstwo Infrastruktury zajmuje się regulowaniem rzek, osuszaniem mokradeł, wydawaniem pieniędzy na duże inwestycje, zbiorniki wodne, co do których już przyrodnicy i różni inni szpece mówią, że to nie jest ta droga, prawda? Czyli to jest ta betonoza na rzekach, która trwa od, bym powiedział, nie wiem, 30 paru lat, czy jeszcze dłużej, bo za komuny to trwało. I teraz jeśli koalicja, to mówię do was jako do drugiej, naprawdę do polityków drugiej jakby siły, tu nie trzeba zgody prezydenta. Naprawdę to jest w waszych rękach. Nie przeniesie tej wody z Ministerstwa Infrastruktury, które zajmuje się betonozą, do Ministerstwa Środowiska i zajmie się wodą jako całością. To jest amba. To jest naprawdę, w oczach NGO-sów to jest utrata wiarygodności, bo mówimy, mamy rady dla polityków dawać. Jak nie chcecie stracić wiarygodności, a jest to naprawdę na granicy, jest ostra jazda, już listy poszły, prawda, do pani minister, do ministra infrastruktury, nie ma reakcji, do Tuska poszły listy, apele. Jak nie chcecie stracić wiarygodności, zróbcie ten ruch, przenieście to oczywiście z całą głową i z tym, co trzeba robić na wodzie. Na pewno nie trzeba dalej regulować, cementować Odry, a powiem jeszcze na koniec tego fragmentu tylko tyle, że mamy prawomocny wyrok w USA i NSA o wstrzymaniu regulacji na Odrze z marca tamtego roku. Prawomocny wyrok. PiS to, wiecie co, no miał, Grubaczek powiedział, że nie będzie idiotycznych wyroków wykonywał. Nie wykonywał tego. I teraz rządzi nasza koalicja od miesiąca i nie robi żadnego ruchu. Jeden podpis, prawda, w kierunku Wód Polskich, panie prezesie, wstrzymać pracę. To jest kwestia... Mówicie o praworządności, trzeba naprawdę tą praworządność zastosować. To jest łatwe, prawda? Dobrze, kropka, przepraszam, że tak emocjonalnie, ale chcę powiedzieć też no, o tym, co sobie jakby przygotowałem, bardzo krótko już, bo też nie chcę jakby przeciągać. Absolutnie, polityka klimatyczna w Unii Europejskiej, to co dotyczy 600 milionów ludzi u nas, prawda, ale w świecie też, jest czymś, prawda, szalenie ważnym, jest atutem takim, który należy jakby kultywować i ciągnąć. Ten ślad węglowy, on już się przenosi do gospodarki, prawda, czyli w gospodarce jest to strasznie ważne, bo to wpływa przez biznes. Ten, kto produkuje z niskim śladem węglowym, jest bardziej konkurencyjny. Nie wiem, czy państwo zarejestrowali. W tej chwili straciliśmy kontrakt na polską stal, bo się okazało, że stal z niskim śladem węglowym będzie robiona w Hiszpanii. O 50% niższy ślad, więc już mamy pokazane, i to te wiatraki będą na polskim Bałtyku, ale będą sprowadzane surowce gdzie indziej. Więc mamy, to jest dla polityków sygnał, że tu nie decyduje się tylko...
tu się decyduje już gospodarka i konkurencyjność gospodarki. Jak my się z tym spóźnimy, a spóźniamy się z tym procesem transformacji energetycznej, tu jest Andrzej Guła, który mówi też o groźbie dla programu Czyste Powietrze, sensownego programu, który nie tylko wymienia kotły, ale też daje termorenowację, czyli redukuje emisję i wpływ na klimat, prawda, poprzez termorenowację. Szalenie ważne utrzymanie i wzmocnienie tego programu. Jeśli takie rzeczy będą wypadały, to naprawdę grozi utrata wiarygodności tego, co państwo obiecywali w kampanii, w co myśmy głęboko wierzyli, co mamy nadzieję, że się stanie, ale to się nie może, ja wiem, że to się rozchodzi, bo jest szereg różnych problemów, ale takie proste rzeczy, gdzie jak przeznaczenie pieniędzy na czyste powietrze, jak zahamowanie regulacji Odry, żeby nam koledzy z Niemiec nie mówili, że a w styczniu jeszcze regulują ciągle tą Odrę po polskiej stronie. No, przysyłają nam zdjęcia, proszę państwa. To co ja mam tym Niemcom powiedzieć? No, piszemy listy, prawda, a nasz rząd nie reaguje. I teraz... Co jest wyzwaniem? No bo z jednej strony to są te pozytywy, ale olbrzymim wyzwaniem, i o tym pewnie będziemy więcej mówić, jest polityka rolna. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, że tu nie mamy właściwie żadnego rozwiązania. I co więcej, taka grupa doradców, która się w tej chwili odezwała, naukowa, w Unii Europejskiej bardzo mocno na to zwraca uwagę. To jest jeden z elementów, gdzie musimy jakby pójść... Znaczy, no wiecie państwo, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Dotujemy dużych, dotujemy agrobiznes, rolnictwo przemysłowe. Ze skutkami środowiskowymi, zdrowotnymi, ekonomicznymi, też globalnymi, takimi, że jak jest tak mocno subwencjonowana żywność u nas czy w Stanach Zjednoczonych, to rozwalamy rynki, prawda, w Azji i w Afryce. To mamy falę migrantów, które już, prawda, cisną tutaj na nas granicy. Czyli ten wymiar tego agrobiznesu jest bardzo szeroki, jest klimatyczny, ale też dużo szerszy, strategiczny i globalny. I wiem, że to jest jakby duży problem, bo rolnicy są mocni, polityka rolna jest mocna, bo są gigantyczne pieniądze, ale my się będziemy, jako konsumenci też musimy jakby to wspierać, się z tym zmierzyć. No to chciałem powiedzieć o takich wyzwaniach największych w tej chwili, bo moim zdaniem, już ostatnie rzeczywiście zdanie, właśnie, transformacja energetyczna całkiem nieźle postępuje. Technologie są... To się całkiem już zaczęło toczyć i to w różnych krajach, i Unia jest w stanie jakby dojść do tej neutralności klimatycznej w energetyce i w gospodarce pomału. W transporcie podobnie, ale olbrzymim wyzwaniem jest właśnie rolnictwo i tutaj jakby na to bym zaczął kłaść nacisk. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za te głosy eksperckie. Z jednej strony wyzwania konkurencji globalnej, z drugiej strony... działania wewnętrzne i rywalizacja wewnątrz Unii Europejskiej. Panie Przewodniczący, wspomniano o polskiej prezydencji, o silnej potrzebie silnego głosu Polski na arenie Unii Europejskiej. Czy proszę skomentować może jakie jest nowe podejście nowej ekipy do kwestii Unii Europejskiej. Ona jest znana w ogóle, ale w ogółach, ale jeśli chciałby się pan podzielić właśnie jakimiś refleksjami dotyczącymi tego, czy Polska będzie miała pomysł na to, żeby wzmocnić Unię od środka i w jaki sposób? Bardzo dziękuję za to pytanie i bardzo dziękuję za głosy panów ekspertów. Rzeczywiście obiecywaliście, że nie będzie łatwo i ja się krótko tylko odniosę. Oczywiście ja nie jestem specjalistą we wszystkich dziedzinach, o których panowie mówili. Nie śmiałbym tak twierdzić, ale powiem tak jako polityk. My w pełni rozumiemy i czujemy tę odpowiedzialność. I czujemy to, o czym ja też mówiłem na początku i mówił o tym pan minister. No nie mieliśmy żadnego miesiąca miodowego i wiemy, i nie liczyliśmy na to. Nie mieliśmy prawa liczyć, ale proszę was, nie liczcie na to, że my w miesiąc naprawimy wszystko, co oni, tutaj brzydkie słowo, przepraszam, zepsuli przez ostatnie 8 lat. Znaczy dajcie nam szansę na podziałanie, bo naprawdę ja nie znam takiej osoby... Wśród tych, które także my, Polska 2050, delegowaliśmy do ministerstw, a mamy ponad 20-osobową delegację w kierownictwie wszystkich resortów, które by się leniły dzisiaj, które by siedziały, zastanawiały się, robiły dobre wrażenie. Jest tak gigantyczna sfera spraw. Nie ma takiego urzędu państwowego, w którym nie ma czegoś do naprawienia, do odkręcenia. Niestety trzeba doprowadzić, niestety albo istety, ale do szybkich zmian personalnych. I w polskiej gospodarce, i w polskich urzędach. To wszystko się dzieje. No od tego musieliśmy zacząć. Plus
No przepraszam, ale my się nie mogliśmy zajmować w pełni realizacją naszego programu w sytuacji, w której musieliśmy się zajmować panami Kamińskim i Wąsikiem, tak, przez długie tygodnie. Nie myśmy to wymyślili, no ale no, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak, i... Ja pana słyszę. I szanuję, jak pan doskonale wie, szanuję pana od wielu lat i podziwiam za to, co pan robi. I zdajemy sobie z tego sprawę, myślę, że to, no, to jest wasz temat, nie będę odpowiadał tutaj za ciebie, panie ministrze. Wiemy, jak ważny to jest temat, my mówiliśmy w kampanii i traktujemy to niezwykle poważnie. Polskie rzeki to nie ma być autostrada towarowa Europy. To są jakieś bzdury, które opowiadał poprzedni rząd, że zabetonujemy polskie rzeki i będzie gigantyczny spływ barek z towarami. Odra będzie jakąś gigantyczną właśnie autostradą z towarami. To były głupoty, które wciskano Polakom i z tysięcy powodów, o których dużo więcej powiedzą specjaliści, to jest niemożliwe, to jest nienaturalne. I w tym właściwym słowa znaczeniu, nienaturalne, niezgodne z naturą, niezgodne z naszymi potrzebami. Jesteśmy przeciwni pomysłom betonowania polskich rzek. Jesteśmy no, gorącymi zwolennikami, to za mało powiedziane, tego, żeby ratować polskie rzeki, żeby nie dopuścić do takich sytuacji, jakie miały miejsce na Odrze, bo no, po prostu to jest niewiarygodne, co się wydarzyło, a jeszcze bardziej jest niewiarygodne to, że nasi poprzednicy nic z tym nie zrobili tak naprawdę, wręcz bardzo długo ukrywali, właściwie chyba do końca ukrywali, co się właściwie na Odrze stało, jakie były przyczyny i kto jest odpowiedzialny za katastrofę ekologiczną Odry. Więc to są dla nas mega poważne sprawy, bardzo ważne tematy. Nieprzypadkowo nam bardzo zależało na tym, żebyśmy byli tak silnie jako partia reprezentowani w Ministerstwie Klimatu i Środowiska właśnie. I jesteśmy za sprawą Mikołaja, za sprawą Pauliny Henik-Kloski, innych osób, które są w tym sektorze. No bo to są dla nas tematy wiodące. To są tematy dzisiejszej konferencji, ale wiemy, wracając do pytania, że te tematy powinny być wśród priorytetów naszej prezydencji. Bo rzeczywiście tak jak powiedziałeś Marcinie na początku, my za rok o tej porze będziemy, mówiąc w skrócie, rządzić Unią Europejską przez rok. Przez pół roku. Pierwsze półrocze 25 to jest polska prezydencja, która przypada zaraz po węgierskiej prezydencji. Wyrazy współczucia, Katka, z powodu tego, co Viktor Orban może wykonać w Europie przez drugie półrocze tego roku. Mamy nadzieję, że niewiele złego mu Unia pozwoli, ale węgierska prezydencja jest przed Polską. No, my odziedziczyliśmy po rządach PiS-u i po decyzji pana prezydenta Dudy priorytety polskiej prezydencji, które będziemy zmieniać, rzecz jasna, bo te priorytety, które oni nam pozostawili, to jest współpraca transatlantycka, to jest rozszerzenie Unii Europejskiej. Jak jest trzeci? Bezpieczeństwo energetyczne, jeśli dobrze pamiętam. Trzy tematy. Nie ma tu, cóż za przypadek, niczego o rządach prawa i praworządności, w tym, co odziedziczyliśmy po PiS-ie. Nie ma tu niczego o zielonej agendzie i konieczności zielonej transformacji. To są oczywiste tematy, które muszą być obecne wśród priorytetów prezydencji i będziemy je realizować. Mamy tego pełną świadomość. A krótka odpowiedź na twoje pytanie. No, tak naprawdę my wracamy do Europy w tej chwili. My wracamy do Europy. Oczywiście Polki i Polacy nigdy z Europy nie wychodzili. Nigdy nie przestaliśmy być, przepraszam, obywatelami Europy i Europejczykami, ale nasz rząd były już, na szczęście, robił wszystko, co mógł, żeby nas z tej Europy wyprowadzać. I taka pozycja, taki pomysł na uczestniczenie w Unii Europejskiej, że my po pierwsze się na wszystkich obrażamy, po drugie uważamy, że jesteśmy krajem ofiarą tych strasznych Francuzów i jeszcze straszniejszych Niemców, którzy chcą nam zrobić krzywdę, więc w związku z tym my się obrazimy i staniemy w kącie i powiemy, że jesteśmy ofiarą, wszyscy mnie biją, a szczególnie Niemcy mnie biją. I no to jest najgorszy możliwy pomysł. To jest najbardziej, no i antyeuropejski, antydemokratyczny pomysł, więc od tego oczywiście będziemy odchodzić. Nie ma żadnego powodu, żeby Polska nie była wśród architektów przyszłego rozwoju Unii Europejskiej i zmian, które w Unii się dzieją. Europa się zmieniała, Unia Europejska się zmieniała przez dziesięciolecia i będzie się zmieniać. To nie jest projekt, który może stanąć w miejscu, bo świat
nie stoi w miejscu. Jak sobie wszyscy tu siedzimy, przypomnijmy sobie styczeń 2020, 4 lata temu. Do głowy by nam nie przyszło, że będzie jakaś pandemia. 4 lata temu o tej porze. Gdzieś w Chinach coś tam się działo, słyszeliśmy o tym, ale to było tak daleko, tak? Świat nam się obrócił do góry nogami. Do głowy by nam nie przyszło, choć były sygnały, że przyjdzie do głowy jednemu idiocie zaatakować inny kraj w Europie. Użyć czołgów, samolotów, bombardować szpitale, szkoły. No słuchajcie, no do głowy nam jednak to nie przyszło. Eksperci ostrzegali, mówili, ale my mówiliśmy, no zaraz. Ale to nie ma sensu. Jak w Europie w XXI wieku? Więc świat się obrócił, świat się zmienił. Potem musieliśmy się odciąć od surowców, które sobie tanio niby płynęły z Rosji do Europy. Wszystko się obróciło do góry nogami, więc Europa musi odpowiedzieć na te wyzwania, musi się zmieniać, już nie wspominając o tym, że Europa, Unia Europejska się rozszerzy. A Polska z kraju, który wszedł 20 lat temu do tej Europy, no, stanie się nagle krajem, który nie jest w gronie najbiedniejszych krajów Unii, tylko będzie krajem już stosunkowo zamożnym, stosunkowo bogatym. I to Polska także będzie musiała wspierać kraje dużo biedniejsze, które do Unii będą, więc wejdą. Więc to jest taki moment, w którym my wracamy do Europy zmieniającej się, chcemy mieć dużo powiedzenia w Unii Europejskiej. Nie widzimy powodu, żeby uważać, że jesteśmy no, jakimiś takimi dziećmi gorszego Boga i że my tutaj będziemy cały czas juniorami w Unii. 20 lat to już jest czas, żeby dojrzeć, żeby mieć coś do powiedzenia, żeby z jednej strony twardo stawiać polskie sprawy, polskie interesy, bo to jest dla nas oczywiste, ale z drugiej strony, żeby rozmawiać z naszymi partnerami europejskimi, żeby współtworzyć zmiany Unii Europejskiej, bo ona musi się zmieniać w związku z tym, jak powiedziałem, że wszystko się zmienia, a my musimy być architektami tych zmian, a nie ustawiać się w roli ofiar. Dziękujemy za ten głos. Czyli mówiąc w skrócie, dajcie nam trochę czasu, jesteśmy gotowi, mamy plan, mamy pomysły i wróciliśmy. To jest najważniejsze słowo, tu nie ma w ogóle wątpliwości. Ale ja chciałbym do tego powrotu, bo my jesteśmy przekonani, że dzięki takim węgierskim politykom, jak pani przewodnicząca Katalniczek, Węgry też wrócą do Europy. Bardzo szybko. Jeśli państwo śledzą Parlament Europejski, obrady, to nie jest jeszcze tak popularne jak Sejm RP, ale może wkrótce będzie. Przepraszam, ale nie wysyłamy Hołowni do Brukseli, do Strasburga. Dajcie mu szansę tutaj. To zobaczą państwo, jak pani Czech zacięcie konsekwentnie, zdecydowanie, sesja w sesję, komisja w sesję, komisja w komisję walczy o prawa człowieka, rządy prawa na Węgrzech. Wielkie brawa, dziękujemy. I wrócicie tak, jak my wróciliśmy. A teraz jakby mogła pani się z jednej strony odnieść, co zostało powiedziane, ale też pokazać nam, opowiedzieć nam, jak społeczeństwo węgierskie dzisiaj, widząc, że Unia ma tyle do zrobienia, tyle wyzwań jest, a przez te autorytarne rządy Orbana jest pewna, w pewien sposób duszona, ograniczana, każe im się patrzeć bardziej na wschód niż na zachód. Takie azymuty wyznacza reżim Orbana. Jak społeczeństwo węgierskie odpowiada? Jak żyje się w kraju, w którym łamane są nagminnie rządy prawa, jednocześnie będąc w Unii Europejskiej? Prosimy podzielić się opiniami o tym. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za bardzo miłe słowa. To zawsze jest czysta przyjemność, żeby być w Polsce tutaj razem z moimi przyjaciółmi z Polski 2050. Bardzo się cieszę, że widzę tylu aktywistów na sali, ponieważ przypomina mi to moją własną społeczność na Węgrzech. U nas było podobnie, tak jak Polska 2050.
bardzo fajnie jest pracować w ramach grupy Renew Europe z Polską 2050. Muszę przyznać, że powiedzieliście chyba o dniu wyborów i dla mnie ten dzień to był też jeden z najlepszych dni ostatniej dekady mniej więcej, ponieważ my, Węgrzy, węgierska opozycja, dokładnie śledzimy, co się dzieje w Polsce i dajecie nam tak dużo nadziei. Ponieważ przez wiele lat mieliśmy wrażenie, że to jest po prostu niemożliwe. Obalenie tego reżimu Orbana jest niemożliwe. Ale gdy zobaczyliśmy inspirację, siłę i wytrzymałość polskiego społeczeństwa obywatelskiego, polskich kobiet oraz także przywództwa polskiej opozycji, naprawdę doszliśmy do wniosku, uwierzyliśmy w to, że to jest również możliwe także na Węgrzech. Także bardzo dziękuję za tę inspirację. To jest naprawdę ogromne źródło inspiracji dla nas. I bardzo wam zazdroszczę, muszę przyznać, że mówicie, że Polska wróciła, widzę, ale chcę też w pewnym momencie móc powiedzieć, że Węgry wracają i żebyśmy pokazali światu, że nasza współpraca może pokazać, dać światu tak dużo więcej niż Orban i Kaczyński razem. Nienawiść, ksenofobia, antyeuropejskie zasady, łamanie praw kobiet, łamanie praworządności. Może być naprawdę dużo, dużo lepsi. Widzimy, że w 2026 roku, po naszych wyborach, my też będziemy w stanie pokazać światu, jaki może być model zielonej, progresywnej Europy, którą Polska i Węgry będą w stanie zrobić. Polak, Węgier, dwa bratanki. Ale wracając do tematu, to jest tak naprawdę bardzo ze sobą powiązane to, co mówiliśmy wcześniej, zmiana, odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność jest czymś, co wszyscy czujemy w Parlamencie Europejskim każdego dnia, że to naprawdę ma znaczenie, w jaki sposób głosujemy, kogo reprezentujemy, co reprezentujemy, jakie polityki chcemy wdrażać. Tak jak mówimy tutaj o aktywistach. Zanim zostałem wybrana, też byłam aktywistką i bardzo frustrowała mnie polityka, że te wszystkie rzeczy się działy, że są epidemie, powodzie, zmienia się klimat, zmienia się świat wokół nas, wszyscy w to widzimy i mamy wrażenie, że nie robi się wystarczająco dużo. I widzimy, że są ludzie z dużymi mikrofonami w rękach, którzy są u władzy, ale oni nic nie robią. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, zawsze chce się zrobić więcej. Natomiast muszę przyznać, że jestem też dumna z tego parlamentu. Jestem bardzo dumna z naszej grupy Renew Europe, ponieważ postaraliśmy się zmienić dużo rzeczy. Mamy prawo klimatyczne, to jest świetna rzecz. Mamy silne prawodawstwo określające bioróżnorodność naszych mórz, jedzenia, które spożywamy. I prowadzimy ścieżkę dla nie tylko Europejczyków, ale dla reszty świata. To jest ścieżka, którą należy podążać. I to jest tylko pytanie, czy Europa uratuje planetę. To chyba było takie pytanie. Czy Unia Europejska uratuje planetę? Muszę powiedzieć na głos, że na pewno sama nie uratuje planety, ale może być liderem zmian lokalnych, ponieważ razem jesteśmy silni. To jest oczywiste, że jeżeli my jako 500 milionów ludzi pójdziemy w tym samym kierunku, to będziemy w stanie ciągnąć innych za sobą, zabrać innych za sobą. I to jest fundamentalna transformacja. Jesteśmy liderami. I proszę też o wielkie brawa dla pani Róży Thun, ponieważ ona w ramach swojego mandatu wykonała tak dużo świetnej pracy. Ludzie tacy jak ona naprawdę sprawiają, że Europa jest lepsza w tym parlamencie. Natomiast warto pamiętać, ponieważ w 2019 roku były wybory w krajach. No, były parlamenty, które robiły różne rzeczy i też patrzymy, że za rok będą wybory. I bardzo się martwię, ponieważ jak patrzę na populistyczne trendy, są one teraz w takiej sytuacji, że starają się odkręcić wszystko to, co myśmy zrobili, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne. I widzę, że nawet Europejska Partia Ludowa podpada pod te populistyczne nuty. Taki sposób myślenia. Pomyślmy, no tak, no może róbmy to wolniej, nie róbmy tego, no dajcie spokój. Czy wy naprawdę widzicie to samo, co my? Czy nie widzicie potrzeby nagłego przeprowadzenia tych zmian? Jestem tak przerażona, że jeżeli ten parlament
stanie się populistycznym, prawicowym parlamentem, europejskim parlamentem, nawet jeżeli ten środek będzie tam w środku, no my będziemy musieli starać się zrobić to, co chcemy. Musimy głosować na partie, które są odpowiedzialne. Tak jak Polska 2050, tak jak pani Boża Thun, którzy rozumieją nagłą potrzebę wykonania tych zmian i ludzi, którzy mają swoje możliwości wprowadzania tej legislacji w następnej kadencji, ponieważ mówimy tutaj o bardzo istotnych rzeczach. Naprawdę uważam, że musimy zmienić sposób, w jaki żyjemy, nasz sposób życia, w taki sposób konsumujemy różne dobra, to w jaki sposób funkcjonuje nasz przemysł. Zmiana nie jest zła sama w sobie. Zmiana jest wyzwaniem, ale jest też możliwością. Ale zmiana jest też czymś, na czym można zarobić. Zmiana jest czymś, co może zmienić nasze społeczeństwa w lepszy sposób, jeżeli pozwolimy, aby te zmiany były pozytywne. Jeżeli będziemy w stanie inwestować w nasze branże strategiczne, inwestować w przeszkolenie tych ludzi, aby byli w stanie dostosować się do różnych innych zawodów. Jeżeli będziemy w stanie upewnić się, że ta zmiana nie pozostawi ludzi z boku i musimy upewnić się, że ta zmiana będzie prowadzona ręka w rękę ze sprawiedliwością społeczną. To jest prawdziwy sposób podejścia do zmian klimatycznych. Dlatego uważam, że potrzebujemy, aby ten przyszły europejski parlament był odpowiedzialny. Potrzebujemy parlamentu, który będzie rozumiał realia, w których mieszkamy, w których żyjemy, ale także, który będzie musiał zobowiązać się do zrobienia więcej i do dalszych inwestycji, dalszego rozwoju. Zgadzam się z tym, co Państwo mówią i zgadzam się i mam nadzieję, że w następnym Parlamencie Europejskim będziemy w stanie z taką samą siłą i wytrzymałością bronić ludzi Unii Europejskiej, europejskiego i europejskiego przemysłu, europejskich pracowników, ponieważ może skończę tak. Wszyscy chcemy zwalczać zmianę klimatyczną, to jest jasne, ale warto też pomyśleć o tym ludzkim aspekcie. Nie chcemy, aby ta zmiana miała negatywny wpływ na nasze życie. Musimy upewnić się, że ta zmiana nie jest czymś, co sprawi, że ludzie będą cierpieć. I ludzie w tym nagraniu mówili na przykład darmowy transport publiczny. Mówili o, że to nie konsumenci powinni nieść ten ciężar tych głównych trucicieli. Na przykład rolnicy przez wspólną politykę rolną. Wspólną politykę rolną Unii Europejskiej mogą być zachęcani do produkowania w bardziej zielony sposób i musimy postarać się, że my jako politycy będziemy ręka w rękę pracować tak, abyśmy byli w stanie dokonać tej zmiany, ponieważ nie ma żadnej alternatywy, tak? Tak, więc jeżeli ktoś tutaj, ci poprzedni wrócą, no to byłby fatalny model, nie tylko dla całego społeczeństwa w Polsce, ale w ogóle dla całej planety, więc nawet nie myślmy o tym, nie pozwólmy, żeby to wróciło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, ja dziękuję, myślę, że w imieniu wszystkich tutaj na tej sali, bo myślę, że my wszyscy doceniamy to, co się zdarzyło 15 października, ale jednak usłyszeć to z ust kogoś z zewnątrz, to jest dodatkowe wzruszenie i myślę, że moc emocji. Także ogromnie dziękujemy za te słowa i trzymamy kciuki i wspieramy. Szanowni Państwo, jak się słucha tak niesamowitych osób, to czas leci bardzo szybko, ale chcielibyśmy dać też Państwu możliwość na koniec tego panelu zadania pewnie jednego czy dwóch pytań, najchętniej tak, żeby każdy z naszych prelegentów mógł zabrać głos. Proszę bardzo. Ja chciałem zadać takie bardzo, myślę, konkretne pytanie, bo chcemy ocalić naszą planetę, Unia chce ocalić naszą planetę, a nie można ocalić naszej planety bez rolnictwa ekologicznego. Ja myślę, że ochrona środowiska, myślę, że bardzo mocno mogłaby pomóc, żeby się rolnictwo ekologiczne w Polsce jednak rozrastało, bo się kurczy niestety, a to nie jest trend, który wyznaczyła Unia w swoim programie od pola do stołu. Czy chcemy coś z tym zrobić w Polsce i w Unii Europejskiej? Jeżeli możemy o krótkie odpowiedzi poprosić każdego z Państwa. Bo jak... To ja zacznę krótko, bo trochę się tym jakoś zajmowałem też.
Około, nie wiem, kilku procent w tej chwili mamy rolnictwa ekologicznego i ono się tak właśnie powierzchniowo i też jeśli chodzi o gospodarstwo rolne. Najskuteczniejszym sposobem chyba robią to Austriacy, którzy wyznaczają rosnące odsetki, prawda, ile rolnictwa procent i chcą dojść do 20-25%. Więc to, jeśli tego rodzaju założenie się przyjmie w polityce rolnej, polegające na tym, że odchodzimy od tych wielkich agroholdingów, tego rolnictwa przemysłowego, a ziemię przeznaczamy właśnie i wspieramy, prawda, też wspieramy za pomocą instrumentów polityki rolnej budowę tych gospodarstw, żeby to było opłacalne, to mamy szansę jakby tutaj podążać w tym kierunku, że też konsumenci będą mieli na rynku produkty w odpowiedniej jakości, ilości, to będzie się samo jakby mogło napędzać. Ale bez aktywnej roli państwa, bez pokazania jakby tych pozytywnych skutków rolnictwa ekologicznego, także dla klimatu, bo mówimy tutaj o klimacie, już nie mówię o jakości żywności, zdrowiu i tak dalej, bogactwie, prawda, czyli bioróżnorodności ekosystemów, prawda, rolnych, nie monokulturach wielkich, znaczy jest szereg jakby korzyści, no to dlatego państwo ma prawo też dopłacać do tego. To moim zdaniem jest taka najlepsza chyba droga przyjrzenia się może innym rozwiązaniom, ale austriackie wydaje mi się bardzo jakby skuteczne. Dziękuję bardzo. Pan Korolec, proszę. Ja myślę, że pan dotyka samego sedna dyskusji, która się za chwilę zacznie. W tym sensie, że 6 lutego Komisja przedstawi wizję polityki klimatycznej do 2040 roku, gdzie prawdopodobnie zaproponuje redukcję rzędu 90%. A do dzisiaj w dyskusjach na temat polityki klimatycznej wszyscy omijali jak największym łukiem słowo rolnictwo i słowo rolnik. I w tym sensie to będzie, i nie ma takiego Excela, żeby pomieścił 90% redukcję emisji, w którym by rolnictwo nie partycypowało. Znaczy rolnictwo musi wejść do tej polityki. I teraz to jest łatwo powiedzieć, trochę trudniej zrobić, bo jednocześnie musimy utrzymywać pewnie większość celów obecnej polityki rolnej, ale jednocześnie dołożyć drugie, na te cele, które dzisiaj są, cele klimatyczne i zaproszenie do produkcji ekologicznej, ale również produkcji, która będzie przyjazna klimatowi. Może nie zeroemisyjna, może nie neutralna klimatycznie, ale znacznie bardziej przyjazna klimatowi. I to jest ogromne zadanie, na które mamy bardzo mało czasu, bo następny budżet europejski to jest 28 rok, więc musimy być dogadani w 27, a zaczniemy w 25. W związku z tym jest bardzo krótki okres, w którym będziemy musieli znaleźć rozwiązania. Teraz jakie te rozwiązania znaleźć? Pewnie jest cały wachlarz. Niektóre są zupełnie abstrakcyjne, na przykład wprowadzenie ETS w rolnictwie. Nie chcę tutaj rozpoczynać tej szczegółowej dyskusji, ale rolnictwo to jest sedno dyskusji klimatycznej od początku nowej komisji, od początku nowego Parlamentu Europejskiego, czyli w końcu tego roku. Pani Czech chciała skomentować, jak rozumiem wcześniej. Do you want to comment? Yes? Yes, pokrótce. To jest ta główna kwestia, rdzenna kwestia. I dla mnie to było bardzo ciekawe. Przyjechałam do parlamentu, zostałam wybrana w 2019 roku. Głosowaliśmy nad agendą zieloną, cele klimatyczne, drogi, w jaki sposób będziemy dążyć do celów. I w pewnym momencie musieliśmy zagłosować na temat wspólnej polityki rolnej, która była stworzona przed poprzednim parlamentem i rządem, które miało cele zupełnie inne od tego, co myśmy wybrali w naszym parlamencie. I dla mnie jest to fascynujące, w jaki sposób możemy być w sytuacji, że z jednej strony mamy cele, a z drugiej strony musimy zaakceptować plan, który podważa naszym celom. I dlatego jest to tak ważne, w jaki sposób wybierzemy nowy parlament
ponieważ nowy parlament wybierze nową wspólną politykę rolną. I jak wiemy, rolnictwo jest obszar, w którym się wydaje masę pieniędzy. Chyba największy obszar, tak? Więc to jest ten punkt zwrotny. Jeżeli będziemy w stanie równoważyć tutaj i uwspólnić cele, wspólną politykę rolną i politykę ochrony środowiska, więc zróbmy dobrą politykę rolną, która bierze pod uwagę produkcję tworzącą wartość, która jest zrównoważona, która też ma pozytywny wpływ dla tych, którzy tam pracują w tej dziedzinie, tak? Jeżeli będzie to populistyczny parlament, Kaczyński i przyjaciele, to będzie zła polityka wspólna rolna i będzie zła polityka klimatyczna. Jeżeli będzie dobry parlament, mogą być wielkie zmiany. Bardzo proszę Państwa, takie krótkie ćwiczenie. Wpiszcie sobie do kalendarza datę 9 czerwca. Bardzo o to proszę. Dlatego, że nie tylko w Polsce frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest zdecydowanie niższa niż w wyborach do parlamentów narodowych czy w wyborach samorządowych, a to są mega ważne wybory w tym roku, 9 czerwca, naprawdę. Tak jak Katka powiedziała przed chwilą, będziemy decydować o przyszłości i o kierunku rozwoju Europy w tych wyborach. Jeżeli ten Parlament Europejski następny przesunie się mocno w prawo, to nie tylko rolnictwo ekologiczne będzie miało poważny problem, ale my wszyscy będziemy mieli ten problem, więc bardzo proszę, idźcie i zagłosujcie. Nie tylko w wyborach samorządowych, które za chwilę, ale także w wyborach europejskich. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To jest właśnie dobry moment, żeby sobie tę datę wpisać w kalendarze. Szanowni Państwo, ogromnie dziękujemy. Jeżeli będzie potrzeba pogłębienia tych tematów, będzie kolejna przerwa wkrótce, także możecie śmiało podchodzić, myślę, do naszych prelegentów, którzy z nami zostają. A tymczasem dziękujemy jeszcze raz Państwu i zaprosimy na kolejny panel. Dziękujemy serdecznie wszystkim panelistom i zapraszamy za chwilę na kolejną debatę. Nie ma przerwy.